level 230 direct to barrel. I set the flight level 230 direct to barrel. Dzień dobry, Warszawa approach, lot 224, descending 100 to Sosin. We have Foxhot. Witam 224, proceed to P-Bar, descend flight level 100. P-Bar 100, lot 224. Cześć, witam. Z tej strony FanSim oczywiście. Dzień dobry. Wesołych świąt chciałem wam przede wszystkim życzyć. Dzisiaj wielka sobota. Słuchajcie, święcenie pokarmów, ale wiecie, że w tym roku niestety z sytuacji panującej pandemii niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc mam nadzieję, że poświęcenie nastąpiło w domu. Więc życzę wam smacznych potraw, kurczę, na tym stole wielkanocnym. Także jeszcze raz wesołych, życzę wam wzajemnie również, dzięki. Dzisiaj namówiliście mnie ostatnio na lot, słuchajcie, taki z międzylądowaniem, dzisiaj lot po Polsce. Zaczynamy z Krakowa od Drzewiecki Design, słuchajcie, nowa sceneria, chyba najnowsza w Polsce. Jak na chwilę obecną. No i dzisiaj lot Kraków, Warszawa, Gdańsk. A dlaczego taki lot? Dlatego, że wygrał on w ankiecie. Ponad 1400 osób brało udział w tej ankiecie i w związku z powyższym 58% właśnie ta trasa wygrała. Tutaj jak gdyby jednoznacznie się wypowiedzieliście, którą trasę wybieracie. Były jeszcze dwie takie dosyć fajne trasy, które też dosyć nieźle miały procenty głosów. Był tam Olsztyn, był tam Rzeszów, Szczecin również, więc one będą automatycznie na inne loty również przekierowane, na loty takie tych mniejszych samolotów, czy to będzie Embraer 175 na przykład, czy 195, bądź też, bo które zresztą posiadam, właśnie albo bądź też Bombardier Q400. Dobra, jesteśmy w Krakowie, widzicie Błonia, mamy stadion krakowskiej Wisły. No i teraz powolutku już chciałbym zbliżyć się w Krakowie do, słuchajcie, lotniska Kraków-Balice. Cześć, Eluwina, witam serdecznie, siemanencja, cześć. Wesołe oczywiście dla was, jest już troszeczkę samolotów zalogowanych w Krakowie. Jestem dzisiaj, przypominam, na sieci IWAO. Ja praktycznie ostatnio tylko latam na sieci IWAO, jak gdyby najlepiej się tutaj czuję. O, i tych samolotów przybyło, jest coraz więcej. Już chyba, kurde, miejsc prawie brakuje. Chociaż nie, tutaj jeszcze są te miejsca. Ja trochę mam samolotów statycznych, dlatego widzicie, no tutaj po lewej stronie to aż grubo. Ja tu widzę trzy skrzydła, z tym, że pewnie jeden samolot statyczny, jakieś Wizzery się tutaj pologowały. Ja dzisiaj lecę Bombardierem Q400. Oczywiście nasza linia lotnicza LOT posiada w swoim taborze, można to tak nazwać, lotniczym, hangarze lotniczym te samoloty, więc ja dzisiaj również takim będę leciał. Tutaj widzę, że się ponakładały samoloty statyczne na te, które są w sieci IWAO. Ja dzisiaj chyba jako jedyny będę leciał samolotem turbośmigłowym, właśnie Dashem Q400. No i on zaraz go wam pokażę. Cześć. Tłoczno dzisiaj, tak, Sarniak. Siema w ogóle. Cześć i witam. No tak, są samoloty statyczne. Ja tą scenerię, jak instalowałem, to właśnie samolotami statycznymi. A to jest dzisiaj mój oto pojazd. Samolot właśnie Bombardiera Q400. Potocznie nazywany Dash. On sobie tutaj właśnie w tym momencie stoi, jest podpięty do niego GPU, Ground Power Unit,
Tak wygląda sobie 400 od Magnite'a. Linki macie w opisie. On jest zimny totalnie. Tutaj nic nie włączyłem. Kompletnie nic nie włączyłem do niego. Jest tutaj... zapakowane są, zostały bagaże. Pasażerowie również, oni sobie już weszli. Drzwi są otwarte do samolotu. Tak, Drzewiecki jest płatny, oczywiście, że tak. Tak sobie właśnie wygląda Q400. Cześć, cześć, witam. Czy znasz aerospiatle? Nie, nie znam. Nie wiem, co to jest. No i jeszcze jedna informacja, ta, którą już powtarzam od większości lajwików, że słuchajcie... O, Kupix, dziękuję bardzo. 2500. Kupix, Czescep, Trius gotowy do przyjęcia samolotu w 5 zł. Dziękuję, Kupix, dziękuję bardzo. Słuchajcie, najpierw trzeba to wszystko poustawiać, więc tak, tutaj już od razu widzę, że rurki pitota trzeba załączyć. Dlaczego tego nie mogę, to nie bardzo wiem. Buty na dół i Ice Protection na razie wyłączony. Cześć, cześć. Jakiego czatu nie będzie? O jakim czacie mówisz? Czatu u mnie nie ma. To pomyliłeś kanały chyba, więc przykro mi bardzo. Prawdopodobnie będę 07 startował, ale tego jeszcze nie wiem, zaraz się dowiemy. Jeszcze kilka kamerek na samolot. Tutaj zobaczcie, dlaczego ten samolot tu się postawił na drodze kołowania. No tego zupełnie nie rozumiem. Dobra, odpalamy, słuchajcie. Odpalamy APU Power. Power Start. Odpala się i jak się tylko załączy, to oczywiście generatory. Blidy będą nam potrzebne do uruchomienia silników. Tutaj generatory, patrzymy, no smoking on, fasten seatbelt on. Sprawdzimy sobie światełka. Tutaj będą, nie, tutaj zawsze było. Test caution. A w drugą się nie da? Dobra, nie da się, trudno. Teraz pozytrą pozycję, powinno być armed. Jest. Wojciech Wojtowicz! Yo! Wesołego aleluja! Dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Wojciech Wojtowicz, wesołego aleluja i lecimy 50 zł. O kurde, lecimy, Wojtek, lecimy, oczywiście, że tak. Dziękuję za bilety wszystkie. 152 bilety zostawione dzisiaj, bardzo dziękuję. No i tak, światełka position. Kto jeszcze nie wie, co to są światła position, to są te zielono-czerwone na skrzydłach. Już zielone się z tej strony pali, jak również i czerwone z drugiej też. Zaraz będę się łączył z kontrolą delivery. Delivery, ale tylko jak wszystko już poustawiam. Więc tak, światełka red tutaj powinno być ok. Przynajmniej na razie. Propy, propy. Zobaczymy, czy mi się uda odpalić te silniki od razu. Ja sobie chcę zobaczyć, czy mi to zadziała. Klawiszologia moja. No nie wiem, zobaczymy. Tutaj z tym daszem czasami są problemy. Jeszcze nie mam podanego skółka. Miłego lotu. Dziękuję, dziękuję. Będzie, będzie następny lot, oczywiście. No zobaczymy. No zobaczymy. Zero subów mi zostało. Zero subów mam. Skasowali mi kanał. O kurde, to nieźle. Mam zero subów. Wykasowali mi wszystkie suby. Dobra, słuchajcie, ponieważ tutaj muszę sobie od razu ustawić selektor, tak zwane speed buggy, więc ja sobie już te ustawię na 127, rotate na 129, może być, poziom lotu 190, altitude, gdzie on był, tutaj był, 190, no, no, jeszcze kawałek. Jest, 1.9.0. Pogoda. Zobaczmy sobie w Active Sky'u Condition. Pogodę dla Krakowa. EPKK. I tutaj jest ciśnienie 1024. Już ustawiam. Ciśnienie będzie tutaj. Baroset 10.24.
Jeszcze kawałek. Dobra, jest 10.24. W porządku. Yaw dumper tutaj załączymy on. Dobra, git. O kurde, Adasu, yo, dzięki wielkie. Wesołego aleluja oczywiście i dla was. Tak, 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 dziękuję, dziękuję. Ja jestem na gejcie 19. Adasu, jaki samolot cargo polecam mi kupić do Xplane 11? Wesołego aleluja, 3 złote. Samolot cargo, samolot cargo. 747, 8F. Bardzo fajny samolot, duży samolot, cargo, otwierany nos do przodu. Bardzo ładnie i graficznie, i lot też jest całkiem przyjemny tym samolotem. Dobra, kontrola na sieci IVAO. Trzeba by się ją połączyć. Łączymy się z deliverką, chyba by była. Nie ma? Się wydawało, że była. Kraków Tower jest. Słuchajcie, była chyba deliverka w Krakowie. Jak napisać .chat i callsign Taimon, albo chyba .msg. Także coś takiego. Dlaczego lecisz przecież zawieszony? Ale gaming, proszę cię. Jakich modów na scenerię używasz? Przede wszystkim płatnych. Przede wszystkim scenerii, podkładów, tekstur i lotnisk płatnych używam. Rzadko się zdarza, że mam bezpłatne jakieś, darmowe. Dobra, Kraków wieża. Teraz pewnie będzie lekki szum na radiu. Teraz zobaczymy, ile jest osób. O Jezus Maria, zobaczcie, ile jest osób. Ja jestem dzisiaj lot 221. Kraków wieża, dzień dobry, lot 221. Prosimy o zgodę na lot do Warszawy, jak w planie. Lot 221, oczekujcie na razie. Oczekujemy, lot 221. Tomasz Karwicki, dziękuję za wsparcie kanału, dziękuję, jesteś kolejnym w gronie wspierający kanał i dla was też przygotuję jakąś nagrodę jeszcze na koniec miesiąca. Jeszcze nie wiem do końca, co to będzie, ale coś dla was wspierających na pewno przygotuję, więc oczekujcie, jak to się mówi, albo standby w lotnictwie. Dobra, wiecie co, ja już sobie ground handlinga tutaj odwalę, autobusik też już odwalę. Prosimy po call sign jeszcze raz, albo skąd Aiden. Lot 221, Kraków wieża. Dziękuję. O, jak sobie zajechali drogę. Nieźle, nieźle. Cześć, cześć. Oj, Sergio, nie piszemy do mnie, nie piszemy do mnie. Kraków wieża, dzień dobry. Lot 821. Tutaj bierzemy tę karteczkę na ciebie. Do Warszawy, jak w planie. Ale dlaczego ten kolej stanął na środku drogi kołowania? Tego nie kumam. Nie wiem, dlaczego on to zrobił. Lot 821, oczekujcie, jesteście drudzy w kolejce do zgody na lot. No, dobra, chłopak... Oczekujemy lot 821. Lot chłopak szykuje... O, drugi! 221, macie zgodę na lot do waszej destynacji. Odlot z pasa 2-5 przez pobok 3 Juliety i skok dla was 3-1-3-4. Skok 3-1-3-4, odlot z pasa 2-5 pobok 3 Juliet, lot 221. Lot 221, zgodę zapisana poprawnie, zgłoście gotowość do uruchamiania i wypychania. Zgłosimy gotowi do uruchamiania i wypychania, lot 221. Dobra, muszę ustawić sobie skłok, słuchajcie. Kraków Tower, Sierra Papa, Mikey Alpha. Tu jest standby. I teraz tutaj trzeba... Sierra Papa... 3-1-3-4. Sierra Papa, Mike, Kilo Alpha, go ahead. Hello, at apron 15, request IFR to Mozhnov in accordance with flight plan. No, czekajcie, czekajcie moment, tylko musicie mi dać 3-1, to będzie... Standby. 3-1. Ile tam było? Wróć się, kurde. Jeszcze jeden. O, 3-1, 3-4, tak? Tak. No, co tam piszecie do mnie? Słuchajcie, przepraszam, że nie odpisuję i nie odpowiadam wam. Alice Tower, dobry wieczór. Ale jest parę rzeczy do zrobienia. Dobra, 3-1, 3-4. W sumie to już by było. Gitarka. Będzie zmienia się procedura odlotowa, czyli no niestety jest inna, jaką przewidywałem. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, to niech sobie zmienicie, bo pas będzie 25.
przez pobok 3 Juliet, pobok 3 Juliet, taki będzie do odlotu. Okej, okay, i teraz co jeszcze mnie interesuje? Interesuje mnie 20, heading, 20, mniej więcej 5, 255 tam chyba dokładnie jest. Dobra. Heading jest przygotowany do odlotu. Ciśnienie mam ustawione, prędkości mam ustawione. Trasa jest wbita do komputera pokładowego. To chyba tyle. LED helikopter będzie. Przygotowuję Tomek lot śmigłowcami radzieckimi w strefie Czarnobyla. Takie coś będzie. Pixel, Discord już jest prawie gotowy. Jak będziesz mógł, to wbij po live. Jak będę mógł, to wbiję, Pixel. Dobra, dzięki. Czy słyszałeś o Antonowie w Warszawie? Tak, ale niestety to nie był ten Antonow największy na świecie, czyli Antonow Miria 225, tylko był to Antonow mniejszy, czekajcie, jaki to był, Ruslan chyba, 124, jeśli dobrze pamiętam. F-Good dopiero przygotowuje tu polewa. Jak mi się uda już go ogarnąć, to będzie na kanale. No, spoko. Antonow 124, on chyba się nazywa Ruslan, a nie Miria, bo Miria to ten największy. Dobra, słuchajcie. Break, lot 821, macie zgodę na lot do waszej destynacji. Dobra, oni się na razie zgodują. Szkoda, że ta deliverka nie była, to by troszeczkę się to tak rozłożyło, rozciągnęło, no niestety. Będę musiał chwilę poczekać. Dawno tym naszym nie latałem, więc jak będę miał jakieś tutaj byki robił, to mi przypomnijcie, kto jeszcze. Szkło 3132. Wiecie co, ja już tutaj pozamykam drzwi. Tutaj jest, możemy sobie zamykać drzwi, tutaj jest taki panel sterowania. Dobra, drzwi są do Dasha już zamykane w tym momencie. Tak zwane muszą być w obrysie. Samolot jest przygotowany. Siemanko. 360 osób, bardzo ładny wynik. Ale pamiętam na Explainie kiedyś było 700 ileś osób. Ja. Czy tyś? Nie, ponad 1000 było, tak. To chyba Dreamlinerem wtedy leciałem. Dobra, Grand Handling już całkowicie usuwam. Musimy gotować do kołowania. I bo chciałbym się już przygotować do uruchamiania. Dzień dobry. Lot 71 Foxtrot. Tak, i jeszcze jeden programik, który będzie mi mówił, gdzie ja jestem. Czekajcie, on powinien mnie namierzyć. Aha, tu mnie nie namierzy. Ja jestem 19 i wolałbym przez drogę Tango się wypychać. Lot 132, proszę o zgodę. Strasznie dużo samolotów dzisiaj jest. To są oczywiście też sporo osób jest jednak z kanału tutaj mojego. Także fajnie, cieszę się, że często ze mną latacie w dużej ilości. Zawsze mi jest miło, jak w dużej ilości się tutaj pojawiacie, że dużo błędków dzisiaj. Kraków wieża, lot 221, prosimy o zgodę na ruchamia i wypychanie. No, uwaga, odpowie czy nie odpowie? Lot 221, mam pytanie, czy moglibyście nie wypychać i pychać na drogę Tango? Tango to jest z tyłu, ponieważ ja stoję przodem do pasa 25, więc albo wyjeżdżam na Sierra, albo wycofuję do Tango. A, dziękuję bardzo, lot 221, wypychać i uruchamiać zbawem ciśnienie 1024, zgłoś się do kołowania. Kraków wieża, jeszcze prosimy o informację, na którą drogę w końcu, czy na Sierra, czy na Tango? Na Tango. Lot 221 przyjęliśmy to na Tango, zgoda na uruchomienie i wypychanie. Dobra, na Tango, czyli słuchajcie, Tango to jest ta z tyłu, czyli jednak będzie wypychanką, czyli better pushback trzeba zainstalować. W sensie, no nie zainstalować, tylko... Bo Tango to mamy tutaj z tyłu, dobra, czyli... 271. Statek Gameplay życzę miłego lotu 5 zł. Ojojoj, statek Gameplay. Bardzo ci dziękuję. Dobra, i startujemy z Better Pushbackiem. Ile lot trwa? W jedną stronę to będzie ponad godzinkę. Jedzie już Better Pushback, słuchajcie. Nie wiem, co to jest ten awiator. On mi się pojawia przy samolocie. Kurde, nie wiem, jak z niego korzystać, powiem szczerze. Jest taki nietypowy, ale no po prostu nie wiem. Także będę się wypychał. Zapalamy światła. Red.
Tutaj damy na bleed air i spróbuję zaraz odpalić samolot. Już jak się będę wypychał, tak? Jest światełko beacon, widać tutaj się kręci. No, liczba subów jest na zero, tak. Skasowali mi, kurde, kanał. Ale wy przynajmniej jesteście. Pamiętajcie, że osoby, które są na czacie, mają tą możliwość, że mogą ze mną tutaj rozmawiać. Możemy sobie wymieniać różnego rodzaju, słuchajcie, informacje. Wy mi tutaj często informujecie o różnych rzeczach. Ja czasami wam coś powiem, jakieś ciekawostki. Ja to chodzi, żeby się tutaj uzupełniać na kanale. Ale się dzieje na głosowym, LOTOS 2-1. Tak, tak, dzisiaj się dzieje. Drugi. Dokładnie. Dobra, dzieje się, no wieża będzie miała co robić po prostu, w każdym mieście, w którym będziemy lądowali. Cześć, cześć, witam. Ponad 450 osób już jest nawet, tak, dużo, dużo. Dobra, zaraz mnie tutaj chłopaczyna będzie wypychał, tylko mnie tu podepnie. Mam nadzieję, że mnie wypchnie. Teraz, kurde, ja nie pamiętam, czy wiecie, czy ja mam hamulec zaciągnięty. Chyba mam. Nie, no, tu jest zaciągnięty, tak? Off, tak. Parking brake is set, no. Sierra Papakilo Indy Alpha, Kraków wieża, dzień dobry. Proszę. Będziemy się wypchali na tango, czyli do tyłu. Informacja... Tylko chłopak coś tutaj... Czekaj, ja nie wiem teraz dlaczego, ale on nie chce się tu wypchnąć. Sierra Papakilo Indy Alpha, oczekujemy. Czekajcie, ja sobie przejdę na ten. Chyba, że ten samolot tego po prostu nie obsługuje. Better pushback. Zobaczmy tug view. Czekajcie, jak to się zmieniało? Prawym? Baton? Kurde. nie mogę. Coś tutaj się spitoliło. nie wiem dlaczego. No dobra, czekajcie. O Airbusa na razie nie pytajcie. 2, oczekujcie na razie. O, teraz mnie podnosi, dobra, jest git. Chyba teraz jest dobrze. Tak. Teraz jest dobrze. No to on go wypycha, dał mu pozwolenie na tango, skoro ja tu będę wypychał? No nieźle. O, goście już usiadł, widzicie? Dobra, i teraz dopiero zaczyna nas chłopak wypychać, a ja tutaj zaczynam robić procedurkę uruchamiania silników. O, dobra, teraz bierzemy tak, ignition bierzemy na normal, silnik numer 2 i powinno się kręcić, słuchajcie. Uwaga, lecimy z silnikami. Adasuk, dzięki wielkie. Możesz na xplane.org store. Adasuk, nie mogę kupić 747 Freakter na xplane.org store, bo pisze, że not for sale 3 zł. No jak to? Niemożliwe, Adasuk, kurde, przecież on był do kupienia. Teraz zobaczymy, czy silnik już zaczął pracować, czy nie. 271 gotowi do kupowania. Kurde, tutaj jest coś problem z tym, z tymi manetkami, kurde. I ostatnio też to miałem. Nie wiem dlaczego. Lot 271, prosiliśmy o zgodę. No zobaczymy zaraz. Nie wskoczył silnik, kurczaki. Okej, przepraszam bardzo, bo stoicie u mnie na drodze kołowania. Jeszcze wiecie co, wezmę na start and feather. Może teraz odpali. Enter 223 Kraków wieża, prosimy o zgodę na koło. Enter 223 Kraków. No niby się silnik kręci, ale gdyby nie łapie obrotów. Nie łapie obrotów. Nie wiem o co chodzi. No zobaczymy. Kierunku. Dziękuję bardzo, Enter 223. Enter 223. Dobra. Operation complete. Set parking brake. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Standing by. Będzie miał finał. Słuchajcie, coś jest z problem z tymi. Może damy blidy, może teraz. Lot 321, proszę o zgodę na lot jak w planie. Dobra, disconnect. Patrzcie, wypychają się po kolei samoloty. Ale jaja. To ciekawe, dlaczego te samoloty w ogóle nie chcą jak gdyby się uruchamiać. Lot 321. Panowie, jesteście lot 1-3-2.
Przepraszam, lot 132. Może macie jakiś pomysł, kurde? Samolot. No, wchodzą. No nie wszedł, spokojnie. Jeszcze mi nie wszedł. Tylko nie mogę odpalić tego silnika cholernego. Pan Sim ma problem, kurde. Jak zwykle. Chociaż wiecie co? Testowałem sobie ten samolot. Lot 133, prosimy o zgodę na do Warszawy, tak. Jak planie. Albo może wezmę... kurde, ale tak też nie działa. Ciekawy jestem, dlaczego. Wstawię sobie klapy, ale... Tutaj te manetki w ogóle nie działają, kurczaki. Pan Sim jak zwykle, no. Tak, no start and feather. O! Chyba poszedł, wiecie co? Zaraz zobaczymy. Rest! Jest! Czy musiał być na cutoff? Musiał być na cutoff, dlatego. Dzięki, dobra. Już, silniczek zatrybił, jeden. To teraz lecimy z silnikiem, numer... Kurde, jeden, o. I start. Dobra, on startuje, no, zaraz... 1-3-3, macie w planie lotu wpisany VFR, General Aviation, a lecicie Boeingiem 737. Dobra, i teraz, łop! Teraz będzie git! Uwaga, odpalam silnik numer 1. Przecież troszeczkę wierzę. Dobrze, nie ma problemu. Słuchajcie, tutaj mamy mikser, gdzie tu jest? No, silnik się rozkręcił. Ale jest jak są jakieś jaja, bo ja nie mogę tutaj miksera w ogóle dźwięku ustawić. Why? No to teraz tego chyba nie zrobię. Dobra, silniki sobie już pracują. Teraz musimy to rozkręcić na N-top. Dobra, klapy do startu 10. Spoilers na taxi. Załączam sobie tak. F7 prosi o noc. Generatorki wyłączamy. APU bleed na minimum. Spoko. Światło taxi lights. Lot 7-1 Fox. Eyes detected. Juliet. Bravo. Alpha to holding point. Normal. I parking brakes tylko został. Spoko. Taxi via no. Sierra Juliet. Także Bravo, moi drodzy, Alpha, no to już runway 25. Powolutku w zasadzie jestem skonfigurowany do kołowania. Światło taxi się pali. W bombardierze 400. Dobra, teraz muszę się wbić w wieżę. Sekundeczkę. I tutaj jesteśmy, proszę bardzo. Ja pędzę. I teraz tutaj muszę sobie zmienić szybko runway. Dzisiaj dwa razy już zmieniałem. Runway 2.5. Po bok 2 Juliet. O, tak będę dzisiaj leciał. XD, tak? Na Warszawę lecimy. No, na Warszawę, Okęcie. Na Warszawę, Okęcie. Yes! Dobra, pompki jeszcze tutaj ustawimy sobie. Pompkę PTU, autofeder, armed. Kraków, wieża, lot 221, prosimy o zgodę na kołowanie. Lot 221, oczekujcie na razie. Oczekujemy 221. Enter 223. Ale jest Meksyk, ale jest Meksyk dzisiaj. Na Krakowie jest jeden wielki Meksyk. Co tu się dzisiaj dzieje, słuchajcie? Ile lot będzie trwał? Lot Kraków-Warszawa trwa około godzinę 10 minut. I z Warszawy do Gdańska też około godzinki. Także w sumie powiedzmy około 2,5 godziny, ale widzicie, ruch jest dzisiaj mega. Więc możemy chwilę tutaj postać. Żeby tutaj tak chaotycznie nie stać, to ja trochę podjadę. Obawiam się, że może być... Prosimy o zgodę na lot do Warszawy, jak plan. Czekajcie, dlaczego nie mogę ruszyć? Kurde, no... Wszystko dzisiaj się sprzeciwia przeciwko mnie. Jeszcze raz Colson prosiłbym. Lot 133 Krakowie. O, dobra, ja tylko podjadę, żeby nie stać przy nim. I tutaj podjadę do tego Airbusa, który stoi. Bo jest dzisiaj mega duży ruch na Krakowie. Cię wygenerował jakimś cudem. Nie wiadomo, o co chodzi. Dzięki, Szakał.
Ale czego on mi cofa do tyłu? Szakal 87, siema fan sim. Podziwiam twoją znajomość ksplane. Życzę przyjemnego lotu symbolicznie, chociaż 3 złote. Dziękuję Szakal i wesołych świąt ci życzę, zdrowych przede wszystkim. Lot 821, gotowi do kołowania. A co tutaj ten przyjechały te? Słuchajcie, zacznij się z samolotów. Tam Enter kołuje. Loty 221 kołuje drogami Tango Zulu Alfa do punktu oczekiwania pasa 25. Tango Zulu Alfa do punktu oczekiwania 25, lot 221. Dobra, można kołować. No to w końcu. Oto nam właśnie chodziło. Jak uwierzę się, no, Natusia, ile tu ludzi jest, chłopie. Co tu się dzieje dzisiaj? Wesołych, oczywiście na wszystkich, tak. Zdrowych, kurde, no, muszą być zdrowe. Wiecie, w tych czasach, przede wszystkim życzyć zdrowia. Także życzę wam, kontrolerom, kurde, no nam wszystkim, użytkownikom sieci, użytkownikom symulatorów, użytkownikom, nie wiem, czegokolwiek, słuchajcie. Nawet i nie tylko użytkownikom, wszystkim trzeba. O, Enterek startuje właśnie z 2.5. 550 osób, 560 prawie, no. Do Warszawy, jak w planie? Lecieliście kiedyś bombardierem, tak w realu? Słuchajcie, lecieliście kiedyś w realu tym samolotem, turbośmigłowym gdzieś po Polsce, a może gdzieś tam, nie wiem, do Berlina, a może gdzieś do jakiegoś innego miasta? Yes! Cześć, leciałeś Pixel. Super, fajnie. Tak? Lecieliście? O. A ty nigdy jeszcze nie leciałeś. No dobra, no to kiedyś polecisz, no. Kiedyś do Poznania. No jak się leciało? Jak wrażenie? Napiszcie. Są już kolejne samoloty na drodze. Ja i tak powolutku sobie kołuję, bo zobaczcie, że jest kolejeczka do odlotu do 25. Jeszcze raz kosmę prosiłbym. Więc damy radę. Dobrze, no, to nie jest konkurent. Wiesz co, to jest jak gdyby... To jest jeden z kolegów z branży, można go tak nazwać. Ja nie uważam, żeby tutaj ktokolwiek był jakimś konkurentem, bo my, wiesz, nie konkurujemy o cokolwiek. Po prostu jest to kolega z branży, no. O tak to trzeba nazwać. Średnio, wrażenia były fajne. Ktoś pisze, że średnio. Leciałeś Enterem. O, Enterkiem też leciałem. Też leciałem. Jakie wymagania ma gry? No to musiałbyś sobie zobaczyć, wiesz co, na tym. Musiałbyś sobie zobaczyć na tym, na Steamie. Na Steamie jest X-Plane i tam są wymagania minimalne. Cześć Mati, witam. Strasznie mało miejsca w locie. Wiesz co, w innych liniach jest podobnie. Mało miejsca w locie. No to generalnie wszyscy narzekają na to, że jednak tych miejsc jest, tego miejsca na nogi jest dosyć mało. No ale tak wygląda tutaj, proszę bardzo, Dash Q400. Jest i Misza dzisiaj, dziękuję bardzo Misza. Dziękuję bardzo, ten tu się łączy. Dlaczego na pasie? Kondon 311 merduje się na stream. Dajesz tym gubełkiem, mam nadzieję, że garnuszek żurku pełny. Oj tak, pozdrawiamy. Żurek jest, Misza, żurek jest. No dzisiaj nie kondon, tylko dzisiaj lot. No a 320 jest na rozbiegu. Dobra, czekamy, przed nami też Dash i chyba Airbusik. Airbusik stoi. Ale dzisiaj ruch ma Kraków, ja pierdzielę, można sobie poćwiczyć, nie? Dobra, parking brakes, set. Ile gigabajtów? O kurczę, wiesz co, na dysku to ja mam prawie cały dysk na to. Simon Pilot. To twoje miejsce pracy? Jak to? Simon Pilot Fancinku 400 to moje miejsce pracy. Co prawda jako steward, ale ja kocham ten samolot. Mój ukochany 4 złote. O proszę kurczę, Simon! Tego nie wiedziałem. Ty stewardem jesteś, ale latasz w locie, rozumiem, czy w Air Baltic? Gdzie ty latasz, Simon? O kurczę, tego się nie spodziewałem. Że jesteś stewardem na tego typu samolocie. Dobra, podjeżdżamy Daszkiem.
Sierra Papa Mike. Czy znasz DCS-a? Tak, znam, nawet go mam pobranego ze Steama. W Krakowie jest zamieszanie, no tak, tak. Jest, jest. Naughty Boy też jest stewardem, no to ja wiem, to akurat mi nie musisz mówić, Naughty. Dobra, kolejny Dash Q400 będzie wykonywał odlot z Krakowa. Ja powolutku się posuwam do przodu. Licznik subów nie działa. Skasowali mi kanał, cholery jedne. Ale za to licznik widzów działa. Prawie 600 osób. I to się liczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za obecność i no i zapraszam na więcej, no. Ale widzę, że jednak symulatory lotów najbardziej was tutaj kręcą. Najbardziej wam się podobają. Nie ETS-y, nie tam żadne inne, słuchajcie. Chociaż jeszcze kolej wam się też podoba. No nie wiem, no takie macie upodobania. To widać po licznikach widzów, no. Widać po statystykach ludzi, ile ogląda, nie? Dobra, podjechaliśmy. Parking brace, czekamy. Cześć, witam jeszcze raz. Niski bombardier, oj tak, niski bombardier jest bardzo niski. Zobaczcie tak naprawdę, jak się tutaj wychylamy na zewnątrz. Dobra, do odlotu już muzyczkę wyłączam, bo to takie w ogóle z dupy jest ta muzyka już jak przed odlotem. Zobaczcie tutaj, jak niziutko się siedzi w tym bombardierze. Normalnie tutaj mam fotel, ale bardzo, bardzo nisko. Praktycznie prawie przy samej płycie, no. Niewiele jest tutaj, jeśli chodzi o pilota od ziemi. No, tak widzisz. No nie, już jest 321 na Tuśka, już jest lepiej. Czekamy jeszcze, bombardier tutaj czeka na odlot z Krakowa, z Balic, Kraków, Balice. Czy trudno się steruje na klawce? Wiesz co, na myszce można latać spokojnie. Kolega Wąsek latał na myszce i dawał radę, naprawdę fajnie mu to wychodziło. Czasami lepiej lądował niż ja na joysticku, także da, naprawdę, tylko trzeba troszkę wprawy. Nie trzeba mieć joysticku, można czy też jakiegoś Sajteka, czy też innego kontrolera. Wystarczy troszkę najpierw na myszce potrenować na X-Plane. Tak, lecimy do Warszawy. Kraków, Warszawa. Później będzie międzylądowanko i Warszawa po zatankowaniu paliwa, wyrzuceniu pasażerów. Będziemy lecieli do Gdańska. Simon, latasz w locie. Miałeś przechodzić na Embraery. Simon, pilot, latamy w locie i miałem przechodzić już na Embraery, ale wszystko przesunięte ze względu na wirusa niestety. Może się kiedyś spotkamy na pokładzie, najczęściej dostaję wawrze 3 złote. Warszawa, Rzeszów. Dobrze, Simon, dobrze, no może się kiedyś spotkamy w realu, tak. Natomiast ja do Rzeszowa nie latam, powiem szczerze. Ech, dwa razy w Rzeszowie byłem samochodem. Robi rozbieg Q400, też lotowski z Krakowa, ale kolejka, kurde, chyba w realu net Kraków takiej kolejki nie miał. Niesamowita kolejeczka. Dobra, już Q400. Słuchajcie, ja zajmuję tutaj pas, zaraz będę się przygotowywał do odlotu. Jakie DLC? O co ty pytasz? DLC do czego? Nieznany nick. Cześć, witam. Ja przypominam, że już od któregoś tam live'a z kolei tylko macie możliwość ze mną na czacie porozmawiania bezpośrednio. Ponieważ podjąłem decyzję, że wszystkie zapisy live'ów będą, ale oczywiście bez czatu. Także tylko dzisiaj macie taką możliwość po prostu bezpośredniego. Pozdrawiam z Charlie. A czym ty tam stoisz, kurde, jakąś Cessną? Czym ty tam stoisz, kolego? X-Plane 11 kosztuje 211 zł. Dobra, przygotowanko do lotu. Czyli przede wszystkim landing lights on, światło white. Czekajcie, jeszcze raz. O, dobrze, teraz jest white. Transponder w tryb trzeba dać już on. Tak. Yes! Chyba tyle. Dobra, dziękuję za wszystkie subki. Czekamy też na zgodę. Światła landing lights, bierzemy spoilery w tryb taxi. Kurde, nie flight.
zobaczcie te światła z przodu, jakie ma mocne Q400. Bardzo mocne silniki, to jest jeden z szybszych samolotów turbośmigłowych. Bardzo mocne silniki ma. I dosyć szybko leci jak na samolot turbośmigłowy. 360-370 węzłów względem ziemi. Robisz kręgi, okej, rozumiem. Słuchajcie, co jest z kontrolą, bo ja nie słyszę. A, on czeka na odlot, dobra. Airbusik, Austria, Star Alliance, dobra. Pozdrawiam. Pozdro z pasa. Austria. Runway 5 before takeoff, report airborne with Austrian 553. A RX, siema. Ta, no nie wiem, prawdopodobnie we wrześniu Microsoft będzie. Na jesieni, no. Airx, siema, wiesz kiedy można się spodziewać MFS 2024 złote? Tak jak mówię, na jesieni. Prawdopodobnie coś słyszałem kiedyś o wrześniu. Ale prawdopodobna data to wrzesień, to przepraszam, to jesień tego roku. No i teraz zobaczymy, czy dostaniemy zgodę na zajęcie pasa. Nie będzie kamerki. Najdłuższy boarding na kanale 30 minut. Nie, pewnie były też dłuższe, nie? Już mamy 44 minuty, a jeszcze na pasie stoję. Zajmijcie pas i oczekujcie. Zajmiemy pas 2.5, będziemy oczekiwać 2.2.1. Dobra. Austrian 553 in airborne. Austrian 553, you need command to this mic, thank you. Dobra, słuchajcie, wjeżdżam. Thank you for Austrian 553, yes. No, wykrakałem 700 osób, jest 700 osób, zobaczcie. 700 osób na live, no nieźle. A i dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, tak zwane bilety. Bilety są dla mnie takim jak gdyby ukoronowaniem tego, co ja tutaj na kanale robię. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Przypominam, życzę wesołych świąt, kto już będzie musiał odejść po starcie, bo taka jest niestety tutaj zazwyczaj statystyka, yes, waszych wejść. Dobra, Q400 zajmujemy pas do odlotu. Te kółko przednie tutaj w tym samolocie jest troszkę zwalone, no ale dlatego trzeba mocno tutaj przyhamować, żeby nie ścierać go zbyt mocno. Yes! Jesteśmy w Krakowie. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, oczywiście. Cześć, witam. Ale teraz dajcie już mi się skupić na odlocie. Dobra. Yes! Parking brace i jesteśmy gotowi do odlotu. Spoilers. Flight. Auto Father Armed. Transponder on. Wszystko powinno być ok. Lot 221 w kierunku 07066 węzłów, 350 na zmienny na 110. Macie zgodę na start z pasa 25, zgłoście w powietrzu. Lot 221. Zgodę na start z pasa 25, po odlocie zgłosimy w powietrzu. Lot 221. Dobra. Słuchajcie, robimy rozbieg. Papa Kraków. Cześć. Cześć samoloty. Jedziemy. Dobra. W porzu. Parking brace released. Jedziemy. Lot 5289. Jako pasażer nie lubię latać daszami, szczególnie przy oknie 3 złote. Dlaczego? Co tam się dzieje, że nie lubisz latać przy oknie? Dobra. Lot 8 za startującym trafikiem, zajmijcie pas i oczekujcie. 100 checked. Lot V1 821 za startującym trafikiem, zajmiemy pas i oczekujemy. Positive rate, gear up. Flaps 5. Ground navigation. Autopilot on. Yes.
Flaps up. To zaraz wam pokażę. Właśnie wystartowaliśmy z Krakowa. Kraków wjeżdża, lot 221 w powietrzu. Lot 221 monitoruj, silnik 122.8. Przepraszam za długi czas oczekiwania. Dziękuję za kontrolę, monitorujemy Unicom 122.8. Lot 221, dziękujemy. Dobra. Przechodzimy na Unicom, czyli częstotliwość taką ogólną. Teraz powinno być wszystko ok. Wzbijamy się, 4300. Teraz mam przygotowane jakieś kamerki, zaraz wam pokażę, jak to ze skrzydełka wygląda. A, gdzieś tu powinno... Nie, tutaj jest skrzydełko... O, tu jest jedno. I tutaj jest jeszcze taki widoczek. Yes! Wydawało mi się, że jest więcej. No dobra, tu jest za tym. Taki widok z właśnie siedząc w kokpicie, a kokpit też jest w tym samolocie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Może nie jest okazały, no ale jest. Ale jest. Coś tu się dzieje w tym samolocie. O, taki widok pewnie niektórzy z was mieli, lecąc właśnie samolotem Dash Q400. I lecimy do Wawy. Słuchajcie, lecimy do Wawy, do stolicy, bo taki właśnie lot wybraliście. Dobra, jest 180, zmieniamy ciśnienie na standardowe 10-13 hektopaskali, a ciśnienie ustawia się tutaj baroset. Nie czekajcie, to trzeba jechać w dół. O, jest. O kurde, co się stało? Coś się z myszką mi tutaj popitoliło. Jest 10-14. Jeszcze jeden obrót. Jest 10-13. Jest 10-13. Teraz tutaj można zmienić mu zakres. Zakres się zmienia tutaj. O, dobra. Ojojoj. Strasznie z tą myszką coś mi się tutaj ostatnio mówię. Pierdzieli. Dobra, i teraz jest maximum climb. Czyli zmniejszenie obrotów silnika. 9300. Zobaczmy sobie ostatni raz światła landing lights w Krakowie. Gdzie jest lotnisko? Bo już. O, tu jest lotnisko. Tam właśnie ktoś startuje. Z pasa 25. Taka mała chropeczka. Nie wiem, czy ją dobrze tam widać. Zaraz będę włączał światła landing lights w oddali góry. Tam gdzieś dalej Tatry. Pamiętacie, jak latałem ostatnio? To były te Tatry bardzo fajnie widać. Z małymi samolotami mam kłopoty. Nie, ten samolot jest taki dosyć problematyczny, powiem szczerze. Tak. No właśnie, rotacja, tak. Autofader można już wyłączyć. Obroty mamy na climb. Rating, bleedy można już dać na... Można dać już na medium, nie medium, medium, na medium, dobrze. No i lecimy do Warszawy. 11000 stóp, światła landing lights i taksi są wyłączone już. W tym momencie przekroczyłem 12000 stóp i przechodzę w tryb pitch hold. Dobra, on teraz powinien utrzymywać po prostu wznoszenie. O, jest pitch hold. Teraz trzeba uważać, żeby on tylko numeru nie zrobił. Samolot się będzie rozpędzał. Czy lubisz Q400? Wiesz co, generalnie lubię, ale są to samoloty po prostu problematyczne, nie? Także tak to wygląda. Dobra, teraz może czas delikatnie muzyczkę jakąś tam włączyć, tylko musicie mi napisać, czy w ogóle tą muzykę będzie słychać. Normalnie w samolocie tak samo czasami muzykę puszczają. Tak jak mówię, no z tym Q400 różnie bywa. Generalnie samolot dosyć fajny generalnie, turbośmigłowy, ale no trochę niedopracowany do X-Plane'a. Ja go kupiłem tylko dlatego, że... Nie, ja go kupiłem za punkty w sklepie... Kupiłem go za punkciki w sklepie xplanestore.org, które... To są punkty, jak się kupuje różne rzeczy, dostaje się tam punkty za różne zakupione przedmioty i za te punkty możesz sobie właśnie je wymienić na coś, na scenerię, na jakiś program, bądź też na samolot. LO5289, siema, dziękuję bardzo.
lo 5289, bo jak siedzi się przy oknie, to jedną z nóg masz na ścianie 3 złote. Kurde, to nieźle. Domyślam się, ponieważ Q400 ma dosyć wąski kadłub i faktycznie przy oknie może być ciasno, ponieważ ona już zachodzi przy oknie, już poniżej okna zachodzi ta przestrzeń w samolocie w dół i dlatego ta noga faktycznie już może być na ścianie, tak. No niestety. A w jakie gry samolotowe grasz? No głównie X-Plane, zastanawiam się nad DCS-em. No czekajcie, bo ja muszę teraz skontrolować, co mi tu samolot odwala. Dobrze, on skręca tutaj zgodnie z trasą. Widzicie, bo lecimy tutaj na ten punkt, to jest punkt, show waypoint, jaki to jest punkt, kilo 612, a później będzie na pobok. Także lecimy teraz nad Wolbromiem. Wolbrom, byłem kiedyś w Wolbromiu. Byłem w Olkuszu, byłem w Skale i w Miechowie. Tutaj w tym okręgu byłem kiedyś na Kolonii osobiście, a to dawne czasy oczywiście. Pobok i później z Poboku będziemy przez Szydłowiec lecieli, obok Kielc, Białobrzegi, obok Grójca. Słuchajcie, tak, tutaj jest Słomczyn, który ja robię w ETS-ie. No i później prawdopodobnie do pasa 1.1 dzisiaj w Warszawie, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, muszę... O kurde, przeholowałem, bo nie wcisnąłem Alt-Cell. No, troszkę do... Caution. No widzę właśnie, co się dzieje. A nie cisnąłem, kurde, i tego. Dobra, zrobimy przez vertical speed. Przez 400 i teraz bierzemy cruising. Dobra, muszę... No, niestety nie wcisnąłem jednej rzeczy. Na pasie 11 nie ląduj, bo jest zamknięty. O, to nie wiedziałem. To nie wiedziałem, że jest zamknięty. Dzięki za info. Dobra, 190 jest. Jest Alt-Cell, powolutku będę sobie schodził. Samolot się rozpędza. 11.29 zamknięty. Dobra, czyli będę lądował, to jaki pas do lądowania tam będzie? 15 dzisiaj? Czy jednak 3-3? Dobrze, już widzę. 11.29 zamknięty. Spoko, dzięki za info. To podpowiedzcie, na jaki pas się wybrać. Na 3-3. 3-3. Dobra. Dzięki. Moi drodzy piloci, zamykamy mapki już Krakowa. W takim razie trzeba zmienić tutaj pas. Nie pas 11. Na pewno. Tylko pas Logda for November. To nie. 3 Papa. To nie. Uniform, tak. Logda 3, Uniform i Approach ILS X-Ray do 3-3. Dobra, mamy to. No, jesteśmy w tym miejscu, a nie innym, jak na razie. Dobra, już schodzę. Coś tam... Approach 3-3, dobra. Do 3-3 podchodzimy. Sprawdź ATIS. No weź sprawdź ATIS. W Warszawie jest Approach. Witam Bartek, witam cię serdecznie, cześć. Bartek, witam, udanego lotu i zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pozdrawiam 4 złote. Pozdro Bartku, również dziękuję ci bardzo i tobie również życzę oczywiście wesołych świąt wielkanocnych, no takie jakie one są, czyli musimy zaakceptować to, że siedzimy w domu, albo wychodzimy w ograniczonej jak gdyby przestrzeni, i w to tylko potrzebnych rzeczy, no niestety, no tak to już teraz po prostu jest. Dobra, zaraz będzie 1.9.0, bo troszkę za wysoko poszedłem, nie wcisnąłem tutaj, trzeba pamiętać, że tu trzeba wcisnąć Alt-Cell, żeby samolot dalej nie wznosił się pomimo tego. Lo 5289, ląduj na 15, bo będziesz przylatywał jakieś 200 metrów ode mnie, 3 złote. No nie, lot, jak jest pas zamknięty, to nie można lądować na pasach zamkniętych, tylko ja po prostu o tym nie wiedziałem.
Także no nie, albo wybieramy 1.5 albo 3.3, ale jest approach warszawski, więc on na pewno nas nakieruje dokładnie na jaki pas, z jaką procedurą będziemy lądowali. Także tutaj już gdyby sami sobie nie podejmujemy decyzji, przypominam, jak jest kontrola, to ona decyduje. Jest Natusia. Natusia tutaj widzę, że kontroluje. Kapitanie, czy ty dzisiaj na sucho? Nie, Natusia, nie jest na sucho, ale nie jest na grubo też. Darek, yo, jaka piękna karteczka. O kurde, Darusia, no piękna. Darek, fancinku, zdrowych, spokojnych świąt i bez gadania bierz się do jaj malowania. Maluj wszystkie bez wyjątku i te z majtek i te z wrzątku 20 zł. te z majtek, kurde, to by ciężko było pomalować. Do garka wrzucić z łupinami z cebuli. Wiecie co, to mogłoby wyjść nie na zdrowie. Ale dziękuję ci, Darek, piękna karteczka, piękna, wielkanocna, ja też życzę wam wszystkim. Ornitolog jest, jest ornitolog. Cześć, cześć. Ornitolog Einstein jako były pracownik obsługi naziemnej. Muszę stwierdzić, że Dash był najprzyjemniejszym samolotem do załadunku. Przy wzroście 190 cm mogłeś stać wyprostowany w luku bagażowym. 3 złote. Nati, czy ty to widzisz? Ornitolog. Właśnie myśmy o tym ostatnio jakiś czas temu z Natim rozmawiali tutaj właśnie nawet na live'ie. Nati Boy też kiedyś pracował w podobnym, albo chyba nawet w tym samym jak gdyby schemacie pracy, czyli w tym samym jak gdyby no zawodzie, można to tak nazwać, czyli właśnie robił załadunek samolotów i też twierdził, że niektóre samoloty niestety były albo się ich dobrze się je ładowało, albo właśnie wręcz odwrotnie, czyli były kulą u nogi i tylko głowę sobie tam obijali. I Natusia, jak możesz, to napisz. Dobre, Tomek, no jajeczka, króliczki, tak, no takie czasy i takie święta. Będzie Sergio, coś tam pomyślimy za 380, ale to jest taki problematyczny trochę samolot do X-Plane'a. Wylądowałeś w Rzeszowie. Oj, troszkę go buja tutaj. Czy był napój? No jest napój. Co to za gra? X-Plane 11 w górnym prawym rogu masz napisane. Dobra, ja jeszcze nie wbijam procedury do lotowej. Lecę sobie ground speed 359. Mówiłem, że to jest dosyć szybki samolot. On dosyć szybko się porusza. Teraz po prostej na szydłowiec wzdłuż drogi krajowej. Czy to jest autostrada, czy ekspresówka? Ekspresówka chyba wybudowana tutaj przez szydłowiec Radom, lecąc na Kraków. Chyba tutaj przed Krakowem jeszcze jest niezrobiona. No, sobie zamówisz. Dobrze. Czy byłeś w lotnisku na Goleniowie? Tak, oczywiście, że byłem. Tylko, że wirtualnie. W realu nie. Wojtras, nie byłem. Czy są jakieś zmiany w Metro Simulator 20? Czy widzisz, jakie są zmiany? No nie, Waćpan Gaming, nie widziałem tego. Pozdrawiam, Dark Rider. Pozdrawiam. Z Churchtown w Nowej Zelandii. Leciałeś A309 tym samym, co live z Auckland. No, kurde, ja w ogóle Australii to nie kumam. Dla mnie taki kontynent dla mnie jest osobiście w ogóle niepoznany. Pan pilot, 11.29 zamknięty, bo przez tą sytuację samoloty się nie mieszczą na stanowiskach i muszą na tych pasach stawiać. Aha, no właśnie, pan pilot. No, dzięki za informację, dzięki za wytłumaczenie. Czy polecasz 7 czy 7200? Nie mam tego samolotu, więc MSI nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie wiem. Adam Skylar, 14 kwietnia, czyli za 3 dni, Antonow 225 Miria na EPVA ma siadać. O kurde. O to żeś mi... To mieś normalnie, żeś teraz zastanowił. Fajnie, zajebiście. Miria, kurde, ona u nas chyba raz tylko była. Czy byłeś w Krakowie na lotnisku w realu? Nie, Ramzes, nie byłem. Pozdro, Sergio, pozdro. Czy chciałbyś być pilotem? Kiedyś pewnie bym chciał, ale... Ale to już chyba...
nie uwidzi tego. Dobra, dawaj. Na 80 damy. No, wiaterek 27, jest spoko, piękne warunki pogodowe w Polsce, prawie bezchmurnie. Lekkie gdzieś tam po prawej widzę w stronie, chmurki się rysują, a tak to mamy idealne warunki do latania. Wiaterek jest bardzo sprzyjający, nie jest silny, nie ma jakichś mocnych porywów, nie ma zachmurzenia, nie ma opadów. Jest pięknie. Miria była dwa razy w Polsce, sarniak. A, no widzisz, no to mi się wydawało, że raz. Kilkanaście lat temu, no. W Poznaniu, Katowicach był. A teraz w Warszawie ma lądować. Co to jest za miasto? To są Kielce chyba. Tutaj widzicie, po prawej stronie to są chyba Kielce. Tak, to są Kielce. Widzicie, tu są Kielce, po prawej stronie. I tu jest zbudowana właśnie ta droga ekspresówka do Krakowa. O, tu. Tu ją widać jeszcze. Mapki GPS-a były robione jak... Misza, dziękuję bardzo. Czy do X-Plan jest Avro RJ100? Jest! Misza, czy do X-Plan jest dostępny samolot Avro RJ100? Genialny mały samolot czterosilnikowy. Niestety wycofywany już ze służby. Na lotnisku Chopina był spotykany pod banderą Brussels oraz Swiss Airlines. 3 złote. Misza jest, wiesz, Avro, tylko że to jest bezpłatny samolot. Ze słabą kontrola jest. Dobra, mamy radar, więc muszę ich połączyć. Ale jest, Misza, tak. Ja myślę, że postaram się kiedyś go pobrać i zrobić jakiś lot nim. Tylko czekajcie, muszę sobie przeładować. Jest Warszawa kontrola. Link engaged. Dobra, zaraz się połączymy. Warszawa, radar, dzień dobry, lot 221, w punkcie na Logda, poziom lotu 190. Lot 221, dzień dobry, zidentyfikowany z numerem Logda 4 Uniform, patrzcie 3 w użyciu i właściwie to już możecie przejść na approach 128805, do miego. Przechodzimy na 128 Approach Warszawa i Logda 4 Uniform do pasa 33. Lot 221, dzięki za kontrol. No, widzicie jak przyjemnie tutaj. Mamy ATIS Alpha. Link engaged. QNH 1026. Descending 6000 feet, QNH 1026, lot on Foxtrot. Dobra. Warszawa Approach, dzień dobry, lot 221 na punkt Logda. Kierujemy się poziom lotu 190. Lot 221, dzień dobry, Logda 4 Uniform, ILS 33, zniżajcie 150 i kontynuujcie ryb 4. Zniżamy do 150, Logda 4 Uniform do pasa 33, lot 221. Dobra, muszę szybko tutaj wbić, słuchajcie, tak zwany arrive. Logda 3-4. Kontynuuj według 0. Logda for uniform. Logda for uniform. I final to będzie X-ray. 7000 feet. Dobra. I zniżamy do, słuchajcie, altitude, to 150. Dobrze, i to zrobimy sobie poprzez vertical speed. Enter 223, Warszawa zbliżona. Dobrze, i tutaj altcel. Dobra, i teraz uwaga, bo teraz trzeba ściągnąć maneteczki. Dobra, czy zniżaj 090. No i zero będzie Warszawa, słuchajcie. O, co on go tak buja? Oszalał. Zniżaj 9000. Oszalał, bo... Słuchajcie, jak go tutaj majta, niesamowicie. Jakie wysokości mamy zniżać? Wy w ogóle muzykę w mnie słyszycie, czy nie bardzo? Proszę nie blokować częstotliwości, ustawcie sobie push it talka, bo cały czas komunikujecie. Chłopaczek coś tam zamula troszeczkę dzisiaj.
No dobra, pewnie się uczy. Rzucaj sierę po paki. Nie można go tutaj hejtować. Stanowisko 101, prosimy o zgodę na start 3-3 i oczekiwanie. Tutaj trzeba niestety kontrolować prędkość tego samolotu. On nie ma auto. On nie ma automatycznej kontroli przepustnicy niestety. Czy mam maseczkę? Tak, mam. Cała rodzina ma. Nie ma hotel, skłóż punkcie oczekiwania. Od ilu lat jesteś na IWAO? No od kilku, na pewno od kilku. Musimy w punkcie oczekiwania. Sierra, papa, kilometr. Wojtek, nie mogę coś dzisiaj miksera ustawić. Nie bardzo wiem dlaczego. 7-1-4-3000 feet clear. Dobra, jak muzyki nie słychać, to nie. 10-3000 cleared for ILS runway 3-3, will report establish load 7-1-4-3. Mam nadzieję, że mnie słyszycie w miarę możliwości. Do jakiej wysokości mamy zniżać? Dobra, tutaj muszę kontrolować tą prędkość. 2-2-3, a może najpierw zapoznacie się z procedurami, bo to co robicie jest niepoprawne. Zniżaj 8 tygodni. Dobra, wiaterek z przodu 27 węzłów. Czy jakiś ruch tutaj widać na TICASie? Nie. Widać do flight level 080, enter 2-2-3. Dobra, N-top trzeba tutaj dać. Chodzi o moc silników do lądowania. Polish 101, gotowi do wypychania i uruchamiania. Polish 101, zezwalam uruchamiać wypychanie. Zniżamy do 1.50. Jest na razie wszystko ok. Zgoda na uruchamienie. Abyśmy tutaj, abym tego nie zepsuł, słuchajcie. Co to jest IWAO? To jest sieć, którą właśnie słyszysz. 803, prosimy zgodę na lot, jak dobra, zaraz, za chwilę, jak będę zniżał do poniżej 1.50, 1.00, to będę załączał światełka, landing lights. November, papa, gotowi do odlotu. Ciebie słychać, ale wierzę głośno. Kurde! November, zezwalam na start, pasa 3-3. Jak to? Wiatr 0.4.0, w porywach 0.1.0 do 110. Wiecie co, jest problem, bo mi się mikser zablokował coś, kurczaki, no nie ma co chodzi. Ze zgodą na start 3-3, zgłosimy kasiera papa. Ale dobra. Będzie dolot do Warszawy. Dobra. I teraz mapeczka Warszawy. Czyli approach 3-3 Logda Star. Jesteśmy gotowi do kołowania. Logda for uniform, już szukamy. Logda for uniform jest. 50 Alfa Kuj Mike Foxtrot. I tam jest ILS 110-3? Już chyba Alfa, nie pamiętam, chyba ta. Skłuś punkcie oczekiwania pasa 3-3. Czekajcie. 110-3-327. Mike Foxtrot Alfa do punktu oczekiwania pasa 3-3. Ja po takiej obocie. 110-3. Establish ILS runway 3-3 lot 7-1 Foxtrot. 110-3. Lot 7-1 Foxtrot, copy, continue approach. Number i kurs 327, tak? Continue approach, lot 7-1 Foxtrot. Format. Powinien no to być 327. Kurs znaczy się. 327, no mniej więcej tyle. Dobra, wyłączam format. Jestem na 1.50. Zmniejszam prędkość na razie. 7-1 Foxtrot, contact tower, 1-1-8, it's my 305, dzięki. Contact tower, dzięki za kontrolę, cześć, lot 7-1 Foxtrot. Skup się przy lądowaniu, no Wojtek, skupiam się, kurde! Enter 223, bezpośrednio Negan. Gdzie jesteśmy, słuchajcie, gdzie jesteśmy? Już zaraz zobaczymy. Tu mniej więcej. Enter 223 bezpośrednio na jakim Negan, November, Echo, Golf, Echo, November. Tu są kolejne punkty. Negan, enter 223. Obserwujemy prędkość. 240. Spoko. Czekamy. Wesołych świąt, Umdziszek. Cześć. Kraków nie ma kontroli. Była kontrola na Krakowie. No przecież odprawiał nas koleś. Miał być godzinę, wyszło. Lot 221, zniżamy 120. Zniżamy 120, lot 221. Dobra, no to zniżamy do 120.
Dobra. Vertical. I Alcel. Dobra, teraz tak, słuchajcie. Dosyć, mówię, ciężki samolot jest do ogarnięcia, ale... No w miarę. Dobra, teraz tak. Proszę bardzo, jeszcze widoczki z okna. Lot 133, zmierzamy... Tam gdzieś Warszawa, w oddali na razie. Długo mijamy Whisky Alpha 593. Lot 133, dzień dobry. Kurde, co tu się pali? Cabin pressure. O kurcze. Co ja tutaj odwaliłem? Recirculation nie włączyłem. Lot 133, ale jaja. Proszę o powtórzenie. Lot 133, transponder 1000 i w tryb Charlie. Dobra, może teraz zatrybi. Transponder 1000, instrukcja Charlie, lot 133. Dobra, teraz ciśnionko poszło. Chyba ugotowałem pasażerów. Kilo November, papa. Próbujemy złączyć... Dobra, zniżamy do 1.2.0. Dziękujemy. 250, delikatnie mniej niż obroty. Kilo November, papa. I tower aktywny, także kontakt tower 1.1.8.3.0. Dobra, towerka będzie w Warszawie. 18.305, November. Uwaga, wczytuje się Warszawa. Uwaga, wczytuje się Warszawa. Już widzę po klatkach. 1.5.0 alfa w punkcie oczekiwania pasa 3.3. Jest grubo. Wszystkie samoloty znajdujące się na Warszawie zapraszam. Tower 118305. Kontaktuj się z bieżącej. Jest approach 122. Dzień dobry, rejon request. Kontakt Warszawa Tower. Good day. Warszawa, kontakt z Warszawą Tower. Lot 133, dzień dobry, zidentyfikowanie. Zobaczcie, tu jest Słomczyn, a tu Grójec. To jest Grójec, a tu Słomczyn. Poznajecie? 33 w Warszawie. Poznajecie to? Tu jest Grójec, który będę robił, a tu jest Słomczyn, który jest już prawie na mojej mapie. O proszę. Austrian 553, contact tower 1 mile, to jest simulate 304, dzięki. No dobra. Tower for Austrian 553, dzięki, cześć. Słuchajcie, zaraz będzie lądowanko. Ryanair 550, dzień dobry. Dobra, jestem prawie na 1.2.0. 1.0, zniżaj 1.3.0, lot 4 uniform, pas 3.3 w Warszawie. Grujec, co tutaj, Janki chyba będą, nie? W tą stronę. Nie, to nie będą Janki, to będzie coś innego jeszcze. Enter 553, Enter 223, Ponegan, bezpośrednio Whisky 533, niżej 3000. Tarczyn, Grójec Tarczyn, tak, to będzie Tarczyn. Nie widać pac kultury, będzie pac kultury, będzie. To tu jest Tarczyn. Enter 223, na Whisky 533, niżej 3000. Dobra, pilnuję prędkości 220, dobra. Jakie mam paliwko? Descent 100, lot 221. Kurde, teraz w zakręcie będę musiał to robić. O jest. Nie lubię tego. Enter 223, brak ograniczeń prędkości. Kontynuuj według swojego uznania. Alcel. Vertical. Dobra. I znowu zniżamy do 1.0.0. To jest chyba Tarczyn, okolica Tarczyna. Enter podchodzi? Tak, Enterek podchodzi. Polish Force nawet jest, Polish Force 101. Czyżby to był Polish Force 101 Tupolew? 154? Między skrętem w prawo i w prawo przylatujesz nad twoją chałupą, Kowsa. No widzisz, no to pozdro. Może gdzieś tutaj dostrzeżesz swoją chałupkę. No tutaj sporo tych jednak domków jest. A jesteśmy nad... Wulka... 223, zezwalam podejścia RF, pas 33, stabilizacja. Dobra, patrzę się po prędkości 237, teraz można troszeczkę zmniejszyć. Zgoda na lądowanie ILS na pasie 3.3, Enter 223. Enterek tam ogarnia nawet. Nie zgoda na lądowanie, zgoda na podejście. A nie, nie ogarnia, nie ogarnia. Dobra, Alcel mamy. Lot 21
26,000. Pozwól, że będę na podejście na pas. QNH 1026. Descent 6000 feet, QNH 1026, lot 221. Dobra, trochę po angielsku, trochę po polsku. O kurde, było już ładnie. Nie zmieniaj mnie. Alt cell, to jest ważne, żeby mi nie zszedł niżej. Dobra, i QNH już sobie można wbić. Czekajcie, muszę się skupić. QNH to jest 1.26 baroset 1.26 już jest ustawione. Schodzę teraz troszeczkę wolniej. Ok, opadanie można troszkę zwiększyć. Tytuan after negan expect whiskey alpha 534 radius speed 240. After negan whiskey alpha precipite. Whiskey Alpha 534. Whiskey Alpha 534, lot 221. Dobra. I teraz tak. Log the 4 uniform. After Negan. Dobra, tu będzie Negan 534, czyli będzie skrót. Będzie skrót. Landing lights is on. Enter 223, ustawione. Ciśnienie jest ustawione. Enter 223, contact tower 118305. Dobra. Schodzimy. Zobaczmy sobie Enter światła 2, landing 2, 3, lights. Contact tower. Tam już z tyłu Warszawę widać. Czy latasz tu 154? Jeszcze nie, ale będę. Tak, do Gdańska lecimy. Pamiętacie, że będzie międzylądowanie w Warszawie. W Warszawie będzie dotankowanie samolotu. Pasażerowa wymiana pasażerów. Słuchajcie, lecimy do Gdańska. Do Gdańska, tak. Na Pomorze, czyli to praktycznie całą Polskę. Od Krakowa przez środek, przez Warszawę. No to pierwszy chyba taki live pełny będzie, nie? Że całkowicie można zobaczyć prawie całą Polskę, no. Dobra, Negan. Już będzie Negan? Tak, Negan i później Whiskey Alpha 534. W takim razie... No speed restriction. No speed restriction, 221. Dobra, open simple FMC. Lot 133 zniżaj 6100 bezpośrednio od MUL. I później lecimy na... Lot 133 zniżaj 6100. Whiskey Alpha 534. Ciśnienie w Warszawie 1026. Dobra, jest... Ciśnienie 1026, Lot 1-3-3. Direct Whiskey Alpha 5-3-3 potwierdź od MUL. Potwierdzam od MUL. I bezpośrednio na Whiskey Alpha 534. Dobra. No to Lot 1-3-3 jest pit. 2-3-0. Hello, Tanduś. Hello. Lot 1-3-3 pit. Prędkość 2-3-0. Prędkość 2-3-0, lot 1-3. Lot 2-2-1, podryt direct Whiskey Alpha 5-3-4. Potwierdzamy, skręcamy na Whiskey Alpha 5-3-4. Lot 2-2-1. Zezwalam zniżać 3000 stóp, zezwalam na podejście ILS, pod 3-3, zgłoś stabilizację. Zgoda na podejście do pasa 3-3, zniżamy do 3000, zgłosimy stabilizację, lot 2-2-1. Dobra. Uwaga, prędkość. Alcel. Vertical. Alcel. Dobra, i teraz będzie w podejście. Podejście. Tu jest FMC. For DME. A gdzie to się ustawiało na format, na LS? Tikas, tu. Dobra, już wiem, o co chodzi. Uwaga. Będzie się działo. Navsols, ILS. Kurs pasa 327.
Dobra, skręcamy w lewo. 3-2-4 jest, tak? Troszkę więcej mocy. Uwaga! Pan Sim, skup się. Kurde. Jest gdzieś lotnicho? Jest, już widać. Flaps 5. Uwaga! Już daszem była katastrofa. Jego bardzo łatwo rozwalić. Wiecie co? To jest jeden z samolotów, które bardzo, bardzo łatwo rozwalić. I nie wiem, dlaczego tego kursu 327 nie mogę ustawić. O, teraz jest 327. Spoko. Zniżamy do 3000. Prędkość rośnie. 200, troszkę za duża. Paliwo jeszcze jest. Już pas w zasięgu. Wzroku. Czy poczekam, wiesz co, ja będę tankował, także zanim sobie ustawię samolot do dalszego lotu z Warszawy do Gdańska, to będziecie sobie lądowali w tym momencie. Dobra, no nawet ładnie idzie, proszę wam powiedzieć. Już powoli Warszawę widać. Jest pad kultury już nawet widoczny. Dobra, ale ja czekam na stabilizację, teraz kontrolujemy prędkość. Lot 133 po Negen, bezpośrednio łódzki AFA 533, zniżajcie 3000 stóp, ciśnienie 1026, prędkość 190 albo niżej. Flaps 15. Lot 133 bezpośrednio na Negen, później na łódzki AFA 533, prędkość 190, zniżajcie 3000 stóp. Idą, słuchajcie, klapy. Lot 133 informacyjnie, jesteście numer 2. Dobra, pitch hold i teraz pytanie, czy będzie lock? 2-2-1, potwierdź stabilizację. No w tym momencie jesteśmy ustabilizowani do pasa 3-3, lot 2-2-1. Lot 2-2-1, zapraszam, Warszawa, wieża 118-305-6. Cześć, 118-305, lot 2-2-1. Dobra, przechodzimy. Link engaged. After departure runway heading, climb 6000 feet, squawk 1000. Clear for mission link as filed, also finally retreat you from my heading, climbing 6000, squawk 1000, and we are ready for startup Intercell 5. Intercell 5, startup approved, climb 10 to 6. 10 to 6, approved, Intercell 5. Dobra, get down. Ok, India. Prosimy o zgodę na lot do Gdańska i FR. Informacja brawo na pokładzie. Flaps. Ten 22. Flaps full. Warszawa Zbliżanie, dzień dobry. Easy 50 Alfa, jesteśmy w odlocie z Warszawy i lecimy z kursem pasa. Easy 50 Alfa, a skontaktujcie z Warszawa Approach 128805. Dobrze, dziękuję. Kurde, coś on ma problemy z utrzymaniem. Warszawa Tower, dobry wieczór, enter, 1-7, radio check. Enter 1-7, Okęcie Tower, good evening, radio 5x5. Warszawa wieża, lot 221, ustabilizowanie do pasa 3-3. Lot 221, wiatr w kierunku 040, sile 6 węzłów. Skrajnie z 010 do 110, pas 3-3, lądować zezwala. Zgoda na lądowanie pas 3-3, lot 221. Polish Force 101, Warszawa wieża, prosimy o drogę kołowania do pasa 3-3, wypchnięci ze stanowiska 45. Ale kurde, on Polish Air Force 101, o Jezu! Alfa, jak nurkuje! I to na ILS-ie. Kołować drogą Alfa do punktu czekania. Ławska ulica. Polish Force 101. Good evening, John Sebia 1, Juliet. Uwaga, lądowajmy. Absent 1-7, ready to copy IFR of Italian. Nurek, nurek, no. Your flight plan is incorrect, in your flight plan you have VFR flight rule.
Dobra, autopilot off. A Warsaw Tower, good morning. Minecraft. Warsaw Tower, good evening. Where is your 355? Would like to pick up IFA clearance to Tallinn. Stand 5. Stand 5. Lot 1, 2, Member left. Dobra, troszeczkę mniej mocy. Wizard 45. Co tam przyleciał? Słuchajcie, coś tam leci wysoko. Dobra, skup się już teraz na lądowaniu. Cargo po prawej. Wizard 451, gotowi do zapisania zgody. Widzę 456 India, przepraszam. Macie zgodę na lot jak w planie? Odlot Sparta 3-3. Olila 5 kilo, skłok 1000. O kurde! Urwałem coś! Odlot Sparta 3-3, procedurą. Ja pierdziele! Urwałem 700! Jak to się wydarzyło? Słuchajcie. Widzę 456 India. Ale jajca, jak berety. Zapisana poprawnie, zgłoś gotowy do uruchomienia i wypełnienia. 700, kurde. A tak dobrze szło, za bardzo ściągnąłem manetkę. Warsaw Tower, good evening. Muszę zjechać z pasa. Looking for IFR clearance to tower. Ale kurde, urwał, co? 700, no, dupa. Dobra, zjeżdżamy. Grubo, grubo było. A tak ładnie, kurde, podchodziłem już nawet. Już się starałem, żeby było równie. Dobra, jakie tu jest droga? Lot 39, gotowi do kołowania. Droga Sierra. Lot 39, standby. Oczekujemy, lot 39. Forni minimal w tango. Dobra, czekajcie. Ty Antonow stoi, słuchajcie, AN2. WZ0355, ready to come. WZ0355, clear to your destination, departure. Dobra, parking brakes. Via bounce of 5 kilo, squawk 4-1, 1-5, information alpha. Spoilery na taxi. Wyłączam transponder. Ready to Tallinn. Standby. Via bounce 5 taxi lights kilo. On, landing lights off. Squawk for 115. Światło red. WZ0355. Flaps up. WZ0355, read it correct. Break for animal alpha tango line. Runway 33, clear for takeoff. Wind 040 at 6 knots. Variable from 010 to 110. Dobra, niech on tu co pogada. Niech on co to pogada, a ja bym zobaczył. We are facing a uniform whiskey under 75. Sierra, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. No widzicie, nie można się tu wbić w ogóle w Warszawie. Jest taki ruch teraz niesamowity. Mogę kawałek podjechać. Antonow tam widzę, kołuje. Dobry, cześć, cześć. Nie no, replaya nie będzie. Replaya nie będzie, dlatego że lecimy dalej. Nie, Gracek, nie. Dealera narkotyków nie będzie. Lot 221, Oscar Alfa do stanowiska 3-3. Oscar Alfa do stanowiska 3-3, lot 221. Okay, Tower Wizard 456. Oscar Alfa. Czekajcie, muszę sobie zobaczyć. Mniej więcej gdzie to jest Oscar Alfa. 3-3 będzie tu po lewej stronie. Dobra. Będzie po lewej stronie. Uruchamiacie wpychać w Tower. Kurde, jaki tu ruch. Entery. Słuchajcie, żeby taki ruch w realu był, to by się działo. 33 to będzie w lewo. Station say again. Chyba jednak Wojtek zostajesz w Warszawie. No dobrze, dobrze. Zobaczcie, Dreamliner tu stoi. Last calling station was Transylvania, opposite Papa and requesting. No kurde, ale nieźle. 700 to jeszcze nie pamiętam, żeby kiedyś przywalił. A tym razem było 700. Dobra, 3-3 tu będzie zaraz. Całe fotele, no tak. A nie weszło wam podwozie, kurde, gdzieś? A nie, podwozie nie mogło wejść, bo tutaj jest podwozie na silnikach. Dobra, 3-4. Jest już 3-3. Jest już 3-3. Tutaj moje stanowisko przede mną. Enter. Jak jest ten midland?
Sierra Papa Kilo, November Papa, transmission broken, say again. A silniki okay, w ogóle słyszycie w tym samolocie, czy nie bardzo? Ten jak tam kuluje, dobry jest. Polska śliwa, siema, dzięki. Płomienie. Silnika i prosimy o lądowanie. Polska śliwka, siema, co to jest za mot na tą matkę 4 złote? Uznane godzina 16.13. Jaki ruch jest dzisiaj na IWO? Jestem w szoku. Break, break. Dobra. Słuchajcie. Go around. Zobaczcie. Go around, który tam go around robi? Który tam go around? 3 go around. Który tam go around robi? Ja pierdzielę, słuchajcie, co tu się dzisiaj dzieje, to jest grubo. No dobra, doleciałem do 3-3. Kurde, ten się tu wpakował daszem do stanowiska do rękawa, no bez sensu. Nawet Alitalia tam leci. Czekajcie, wam zaraz pokażę. O tam. Alitalia. MD-83. No nieźle. Dzięki. Tower ma egzamin. A, dlatego taki ruch ma. A to widzicie. Emergency situation. Co tu się dzisiaj dzieje? To jest po prostu szok. Tak, pan kapitan, widać. Dobra. External power. External power. Master battery. Standby battery, main battery. West is your 355 ready to tax, push and start. Zdejmujemy manetki. Wyłączamy silniki. Ja zaraz wyłączę światło. Patrzcie, Antonow lata. Antonow lata, Antek dwójka. Zrozumiałem, wysyłam jednostki. Nie, no musi być zatankowane paliwo. I musi być jeszcze dodatkowo pasażerowie wymienieni, także nie. Taxi, lights off. Mogę załączyć sobie external power. Znaczy, nie external, tylko APU. Ten samolot. Zaraz się tam powinno rozbujać. Generator dostać prądu. Generatorek niech się zapali. Dobra, silnik jest wyłączony. Światło red powinno być wyłączone. W tym momencie zostaje tylko ten. I teraz otwieramy dla pasażerów open doors. Dobrze, pasażerowie mogą sobie przyjechać. Załączamy sobie ground handling, a żeby tak było miło, nie będę tego tym warczał. Paliwko, jedziemy. Dobra, i jest rozładunek. Słuchajcie, pięknie. Dziwię się, dlaczego mikser głośności mi nie działa, tego nie wiem. I teraz słuchajcie, z Warszawy. O, przestanie tutaj klikać, czy nie? A, pozdro, kapitan Alex, pozdro, siema, Enter 17. I teraz będzie zmiana planów, słuchajcie, zmiana planów. Także wy sobie tu obejrzycie, na razie będziecie sobie oglądali, ja muszę to chwilę przygotować. Tutaj gdzieś na stronce powinienem mieć, kurde, to potwierane są. Tu są dźwięki do dasha, jakby ktoś szukał, na explain.org. A ja muszę sobie z Simbriefka wczytać kolejny locik. My flights load. Dobra, z Warszawy do Gdańska. Robimy generate. Baltic 87, Warszawa wieża, czy możemy się delikatnie przypomnieć? Siema, cześć. Zgodzie na nasz lot. Dostaliśmy standby i tak już kilka lotów dostało zgodę. A my tak czekamy. Chyba, że nadal jest emergency, to czekamy. A my tak czekamy. Your flight landowy. Zrozumiałem, znaleźliśmy, mamy sytuację awaryjną, my jesteśmy do jednego. Ruch jak we Frankfurcie, człowieku, no. Dziękuję bardzo. Czekamy. Grubo dzisiaj jest. 87. Misza, ruch jak we Frankfurcie. Ja już obserwuję kolejny żołnierz. Ja wam coś powiem. Życzę bardziej miękkiego lądowania, lecz w Gdańsku będzie nad tobą czuwała opatrzność Lecha Wałęsy 3 złote. Opatrzność Lecha Wałęsy, Misza. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że też będę lądował znacznie miękko niż teraz, tak. Lot, tutaj proszę, zobaczcie, Polish Force, Republic of Poland też startuje dzisiaj.
No, egzamin gruby tutaj widzę, gościu ma na IWAO. Nie dziwię się. Tutaj antek lata, chyba przeszkadzacz. Tutaj kołuje sobie enterek kolejny. To jest Wizerek. Jezu, ile tu samolotów stoi dzisiaj. Tu jest jakiś Benek, tu jest Airbus, tu A19 chyba stoi. No. Tu jest A319. Tu lot stoi, tu kolejny Boeing. A319. O, ten jaki fajny. Benek, Wizer stoi. Tutaj mamy Dreamlinera. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Dash, tutaj nie powinien stać w ogóle. Samolot do General Aviation. Austrian Airlines. Austrian Airlines, a z tej strony tutaj MD-83 Alitalia. Pozdro, pozdro. Tak, lecimy dalej. 5-6 India gotowi do kół. Alitalia stoi, coś jeszcze? O, patrzcie, z tej strony jeszcze mamy samoloty. Ja pierdziele. No WestJet, ktoś takie malowanie wybrał. Dla Boeinga, kanadyjskie. I A320 stoi. Jaki tu ruch jest dzisiaj? O matko. Grubo. Dobra. Słuchajcie, to ja biorę się za przygotowanie lotu. Muszę sobie otworzyć Simple FMC. Finit. Lecimy teraz tak, z Warszawy. Tower contact, Polish Force 1 do EPGD. Polish Air Force 101, wind 040. Wygenerowany ruch i traskę powinniśmy mieć tutaj. After departure contact Warsaw approach 128.805. Czekajcie, Warszawa. Gdzie tutaj jest to? Roger that, clear for takeoff 33 runway. Takeoff and contact Warsaw approach. To wywalamy. Od razu możecie zacząć, jak ja to robię, sobie przygotowuję. Okay, tower, good evening, Jedi 80 Hotel at Apron 11, requesting airport clearance to Krak, Katowice. Departure będzie z 3-3. Jedi 80 Hotel standby. Procedurą, jaką tam wychodzi nam, słuchajcie. Z 3-3, Irlun 2 Bravo. Irlun 2 Bravo. No to już. Nie ma seedów? Jak to nie ma? O lila. Nie, coś. Czekajcie, coś spierdzieliłem. Warszawa, Gdańsk i trasa. O lila, L, Oslo. Nie, no dobrze jest. O lila, Oslo. Korekcja AirBaltic 87. Numer stanowiska, proszę. O lila, Oslo. AirBaltic 87, stanowisko gate 1-8, lecimy w podwójnej obsadzie. No, i departure. Baltic 87, zrozumiałem, break, Wizer 3-3, 456, India, taxi via Mike, Alpha, tu chodzi o runway 33. Ale jaja. Taxi via Mike, Alpha, to holding point runway 33, Wizer 456. Nie mogę tego ogarnąć, słuchajcie, ale jajca. Standby under 75. Macie, pokaż AirBaltic Polski, Topskiego. A Topski leci AirBaltic? A gdzie on ma ten samolot? A czym on leci w ogóle? A to nic nie wiem, gdzie on, czym on leci? No, piszcie mi, czym on leci. Roger, under 75, continue taxi. Nie, nie, no teraz powtórki nie, bo bym musiał się wyłączyć z sieci, nie? Continue taxi crossing. Czym on leci, bo ja nie bardzo wiem. Coś startuje. Lot 39, Polish Force. Polish Force 101. A321 Oskar po prawej Alfa stronie. Do punktu oczekiwania pasa 3-3. Po prawej stronie? Oskar Alfa do punktu zatrzymania 3-3, lot 39. To ja widzę same A319, nie widzę żadnego... Nie widzę żadnego... AirBaltic 87 gotowi do zapisania zgody? To? Gotowi, AirBaltic. O, to słyszę Topskiego, no. Ale gdzie on stoi? Ja go nie widzę. 7 macie zgodę na lot jak w planie. Odlus pasa 3-3. Procedura bamsów 5 kilo. Waskłok 1000. Gdzie on stoi? Alfa. Biały Airbus. A to jest 19. Po angielsku będziemy. Out of runway 3-3, bamsów 5 kilo. Tam? 1000. And Alfa on board. Nie, tam MD-11 stoi. Kurde, Lufthansa. Airbatic 87, Roger, read the correct. Call me when ready to push and start. Nie widzę go. Obok kolorowego. To? AirBaltic? Ale to jest A319. Źle się wyświetla. Obok kolorowego. 1026 QNH and push and start approved AirBaltic 87, thank you.
No, Kęcie, no to jest Topsk, to poznaję. Jesteśmy tak, na drodze kołowania. Dobra, słuchajcie, kurde, nie wiem dlaczego. Dlaczego nie mogę tego skasować i dlaczego mi się ten departure nie pokazuje? Delayed. Lot 39, kołuj Mike Alpha do departure. Punktu czekania. Proszę 3-3. Delayed. Kołujemy Mike Alpha na do punktu zatrzymania 3-3. Najpierw dostaliśmy trasę kołowania Oscar Mike, Oscar Alpha. 16, 17, 18. No to mi tutaj zupełnie inaczej pokazuje. Zobaczcie, on mi pokazuje Enter. Nie Enter, co to jest? BT coś tam. Ale A319 mi pokazuje. Coś nie halo. Dobra, dlaczego mam tutaj problem z moim departure'em? Init EPWA Gdańsk. Gdański, proszę, brawo. On board, pass through. Olila. Submit. Okej. Legi. Legi. Page 4. Page 5. Dobra, Olila. Departure. Runway. 3-3. Sit. No i kur... A, page 2. Dobra, tu jest. Ja pierdzielę, zakręciłem się. Sorry. Olila 6 Golf. A nie. Nie. Moment. Moment. Lol. Dobra, skasujmy tą trasę. Flights, new flight from Simbrief. EPWA GTL. Dobra, runway 3-3. Departure Olila 5 kilo. Olila 5 kilo. Power Wizard 456 India. Jest. Dobra, teraz już mamy to. Teraz paliwo. Teraz paliwko. Słuchajcie, stoję w samolocie i tutaj jest taka opcja tankowania. Można zatankować, powiedzmy, Total Fuel 4000, to jest 2 tony paliwa, trochę mało. Trzeba dać tutaj 2, 4 i... Skimmer 742... Około 5 ton, to jest 2300. Dobrze. Dobra, jest paliwko zatankowane. Load. Mam nadzieję, że te paliwo 5195. Zaraz zobaczę, czy to paliwo jest. Tak, jest. Czy ta zakładeczka o paliwie jeszcze działa? Fuel system? Dobra, wyłączamy format. I teraz tak. Skandynawian 749, taxi via Zoo Alpha to holding point. Już momencik, przygotowujemy kolejny lot. Taxi via Zoo Alpha to holding point. Jest Warszawa. Jest Warszawa, dobra. Plugin, teraz jeszcze raz. Simple FMC. Poczekajcie, bo to musi chwilę potrwać. Whisky Alpha 801, 803. Spoko. Teraz tak, prędkości niech zostaną 10.26, NAV source przez FMC, VOR, FMC, dobra, jest ustawione, Whisky Alpha 801, paliwo mamy zatankowane, tak? Lecę do Gdańska, tak. Czy możesz już zacząć reklamować tego? Jeszcze nie, White. Jak to wszystko ruszy, będzie zrobione, to wtedy dopiero. Przepraszam was, czekajcie, jeszcze zobaczę, czy tutaj mogę coś zrobić z dźwiękiem. Są Blaster Cinema, może to. Czy co? Nie wiem, co ja tutaj mogę zrobić z wami, no. Nie bardzo, bo nie wyświetla mi się... Nie wyświetla mi się do dźwięku w ogóle mixer. Dlaczego tak, cholera wie. Może tak napiszę mixer? Konfiguracja mikrofonu, opcja miksera dźwięku. Czekajcie. Okęcie Tower, witam w Sierra Papa Bravo Echo November. Proszę o zgodę na log do Gdańska. Informacja Alfa na pokładzie. Wesoły świąt. Sierra
Papa Bravo Echo November, oczekujcie numer 2 po zgodę. O jest, Sierra Papa to Bravo Echo November, oczekujcie. W tym miejscu 3-3? Strzelam for to taxi. Trochę. Nie to miejsce. Dobra, zaraz będziemy prosić o zgodę na dalszy lot. Z tym, że teraz tak. Skimmer 742 taxi via Mike Echo Alpha to Holy Point Runway 33. We are facing to runway Skimmer 742. Skimmer 742, Roger, stand by due to traffic. Stand by 742. Proszę bardzo. Wiem, chodzi to poradzi w głosie. The station, kolejny again. John Xavier 1, Juliet Papa. No, Xavier 1, 3, Juliet Papa, pushing set up, please, begin 1-0-6. Słuchajcie, a teraz mnie słychać lepiej troszkę, czy nie bardzo? Mam nadzieję, że teraz troszeczkę lepiej będzie. Mike Echo Alpha, Holy Point Runway 33, Air Baltic 87. Jest lepiej? Teraz lepiej. Spoko, teraz zakończmy. Pogęć Tower, good day, lot 1 to Charlie, request EFR clearance to Gdańska Swag. Słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej. Ground handling, samolot zatankowany. Last station, stand by. Stand by, Skimmer 742 ready to taxi, traffic już nas on. Skimmer 742, stand by, break, wizard 456, India, wind 0406 knots, runway 33, clear for takeoff, altitude departure, contact Warsaw, approach 128, this is my 805. Runway 33, clear for takeoff, altitude departure, contact 128, this is my 805, Warszawa. Dobra, może teraz, co? Może teraz, będzie lepiej. Ja już, słuchajcie, nie wiem co tu mam robić. Więc systemowy. Wizard 0355 ready to taxi. Trochę go przyciszyłem. Na station say again? Nie, no mikro nie kapuł. Wizard 0355 ready to taxi. Wizard 0355 taxi via Zulu Alpha to Holy Point Runway 33. Dlaczego nie chcę tak mikrofon? Jezus Maria, co... Taxi via Zulu Alpha to Holding Point Runway 33. Thank you. Teraz mikrofon USB, no wszystko tutaj ma być ok. Nie bardzo wiem o co chodzi. Enter 75, are we ready to copy immediately takeoff? Affirm, enter 75. Olera, wiem. Enter 75, T4, immediately takeoff, wind 040 at 6 knots. No after departure, contact Warsaw, approach 128, this is my 805. T4, immediate takeoff, after departure, approach, enter 75. Warsaw Tower, Ostrom 552, if you at gate 1-2, request IFR clearance to Gdańska Spy. Austrian 553, good evening, Badger Tower. O, słuchajcie, może tutaj będzie lepiej, co? Lot 3-2-1. Tylko żebym ja go w ogóle słyszał. Sierra Papa, brawo, Echo November, ready to copy. Czy teraz będzie lepiej? Sierra Papa, Echo November, jestem gotowy. Co? Sierra Papa, brawo, Echo November, ale co, mnie czy jego? Patrzę, zgodę na jak plania, odnieść pas. 3-3, procedura Olina 5 kilo, skok 1000, informacja alfa. Mam zgodę na odlot pasa 3-3, procedura odlotu Olina 5 kilo, skok 1000. Sierra Papa Bravo, Sierra Papa Bravo, ekonomowy zgodę zapisana poprawnie. Zastosuj, dobra, a teraz będzie lepiej czy nie? Zgłaszamy to w ogóle. Poszedł enterek do góry. 3-2-1, proszę o ciebie zgodę. Ciebie słychać, ale słabo. Kurde. Jak w planie. Coś za bardzo... Mikser. Coś za bardzo kombinowałem. 3-2-1, oczekuj. Dobra, może teraz, kurczę, co? Forlim Animal, 3-2-1. Nie wiem, od czego to zależy. Forlim Animal, Potango Request. I tak... Ręce, i tak ręce. No nie wiem. Może teraz, co? Może teraz mnie będzie lepiej słychać. Chyba teraz lepiej. Co? Mam nadzieję. Teraz już widzę, że chyba lepiej. Działa, no.
Dobra. Będę prosił o zaraz. No chyba teraz jest lepiej, tak. Przepraszam, ale widzicie, no problemy techniczne jak to zwykle u mnie bywa. Hide all. Dobra, teraz będę prosił na Godela do Gdańska, słuchajcie, z Warszawy. Teraz jest ok, dobrze, dobrze. Dziękuję. OBS ma jakiś konflikt. No tak wygląda. Dobra. Teraz będę prosił o zgodę. Warszawa, wieża lot 221, prosimy o zgodę na lot do Gdańska, jak w planie. Kurde, ja planu nie wysłałem. Austin 533, are you ready to copy clearance? Send flight plan. Czekajcie. Austin 553, clear to your destination, departure runway 33 via Alila 5 kilo, spoke 1000, information alpha. Destination EPGD. Alternate. Może być tego. Tu będzie Departure EPWA. Flight level 200. Lot 221. I route będzie zupełnie inny. Control V. Olela. Olela! Poszedł. Jakie są pasy w Warszawie? Są dwa zamknięte. Lot 321, ready to copy clear. Dobra, my czekamy, słuchajcie. Lot 321, destination departure. Ale dzisiaj Meksyk jest na Warszawie. Nestor, czy będę leciał przez Iławę? Już ci mówię. Przez Iławę, Iławę Kwidzyn. Iława gdzie jest? Tu gdzieś, nie? No 321 poprawnie, zgłoś gotowość do uruchamiania i wypychania. Ostruda i ława? Chyba nie. Chyba nie. Tak. Lot 39, Rokencie Tower? Dobra, czekamy na razie, bo to jest na razie Meksyk. Lądowania, starty, musimy zgodę mieć dopiero, będę mógł coś robić. Lądującym Boeingiem 737-800, Zami, pas 33 i 8. Gadają o tobie w Topskim. No, domyślam się, Dawid, domyślam się. Pozdrówcie, zróbcie tamtego i pozdrówcie Topskiego ode mnie. Czy zrobisz kiedyś lot Italia do Perugii? Tak, Wojtku, będzie lot na Włochy. Obiecuję, bo mam w planach już lot do Włoch. Także do Wojtku, doczekasz się na pewno. Obiecuję. Pokaż Topskiego. Czekaj, już pokazuję Topskiego. Gdzie jest ten Topski? Już pokazuję Topskiego. Topski gdzieś tu stoi w kolejce chyba, tak? Tak mi się wydaje. On chyba tu gdzieś stoi. Sierra Papa Bravo. Ale nie wiem który. Dobra. Sierra Papa Bravo Eco November wypychać, uruchamiać, zwalam ciśnienie. Jakie są numery pasów? 33, 15, 11, 29. Warszawa, wieża lot 221, prosimy o zgodę na lot do Gdańska. Lot 221, dobry wieczór, Okęcie wieża, macie zgodę na lot, jak w planie, odlot z pasa 33, Olila 5 kilo, skłok 1000, informacja alfa. Olila 5 z pasa 33, skłok 1000, lot 221. Dobra. Lot 221, poprawnie, zgłoś gotowość do uruchamiania. Zgłosimy gotowość do uruchamiania, lot 221. Dobra. No to transponderek. Tutaj hotel, ready to copy clearance. Transponderek trzeba ustawić. Jedi 80 Hotel, stand number please. Już ustawiamy na tysiaka. This is Apron 11, Jedi 80 Hotel. Chwileczkę, moment. Już dajcie mi. Lot 321, request push. Dobra, and start. Jest. Olila 5 kilo. To mamy tą procedurkę wbitą. Olila 5 kilo. Odlot z pasa 3-3. Odlot z pasa 3-3. Będziemy lecieli nad w zasadzie Modlinem. Tutaj będzie po lewej stronie lotnisko w Modlinie. I lecimy tutaj przez Raciąż, Brodnicę, Jabłonowo. I będziemy lądowali prawdopodobnie. Jeszcze zobaczymy gdzie. Na którym pasie.
White, White, kiedy będziesz miał czas, żeby regulamin napisać? Ja nie piszę regulaminów, to wy byście mieli ogarnąć, kurde. Ja miałem tam tylko wbijać, to wy byście mieli ogarnąć ten te. Dobra. Muszę poczekać, muszę się wbić, żeby móc odpalać silniki. Także sekundeczka, sekundeczka i zaraz będziemy z Warszawy odpalali silniki. Jezu, co tu się dzieje w tej Warszawie? Loty tutaj przyleciały, kurde. Grubo. Tak, przed, a nie, przed 20 się możemy nie wyrobić. Dreamliner startuje. Wow. No ładnie poszło. Uniform do stanowiska 5, los 1-3. Ładnie, ładnie. Wieża, cześć. Spinter 1650, Charlie, established ILS 33. Winter 1650, Kenzie Tower, good evening. Austrian. Austrian, widzę, że wypycha. Dawaj do Avro RJ-kę, malowanie Swiss. A jeszcze Misza, skąd, skąd? Do Włoch, ale skąd? Weź mi tylko napisz skąd. To pomyślimy. Lot 39, skontaktuj się z Warszawa Approach 1288. O, Warszawa Approach, przyszła mu do pomocy. Warszawa Approach, dzięki, powodzenia. Najpierw będę uruchamiał silniki, muszę mieć zgodę od kontrolera. Enter 17, ready to. Pisz, pisz, White'u, pisz regulaminy, pisz regulaminy, tak. A ja później, wiesz, jak już wszystko będzie ogarnięte, to ja zrobię. To ja tam wejdę. I będzie reklama wtedy. Startup Approach, QNH 1016. Również, Jakub, życzę oczywiście dobrych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy. Z Turichu albo z Warszawy? No. No, Avro, Avro. Tylko wiesz, ten Avro to słabo wygląda. Żebyś się nie... Żebyś się po prostu tym Avro nie rozczarował, bo jest słabitkim samolotem. Musimy chwilę poczekać. Co upatrzyłeś z moich... Wiesz co, Farfar Monacki? Na razie przez... Muszę swoje trasy ogarnąć, a później będę brał się za resztę. I ja łuję te... Ładny bombardier? Tak, fajne, fajne. John Zewia 1-3, Juliet Papa, Roger, taksi Oscar Alpha, tu holding point, runway 3-3. Oscar Alpha, holding point, runway 3-3, John Zewia 1-3. Wiecie co, możemy sobie już ustawić czas oryginalny. Ciekawe, czy się da na tym, na IVAO. Jaki mam teraz godzinę? 18:58. Okręcie Tower, lot 1 to Charlie, requesting IFR clearance to Gdańsk Oswald. Aha, tu jest 16, dobra. To damy tak, żeby słoneczko sobie powoli zachodziło. Ciekawe, czy tam się nic nie... Lot 1 to Charlie, clear to destination, dobra. Departure runway 33, via Lila 5 kilo, squawk 1000, information alpha. O, troszeczkę zmieniłem czas, może być? Chyba może, nie? Sarniak, jakby coś, jakbyś miał coś zrobić, wszystkie proponowane mu trasy, to byś miał loty codziennie i teraz był... Pewnie na rok, tak, Sarniak, pewnie na lot. Papa Bravo, Echo November, dokładnie. Koło Whisky Alpha do punktu 4. Zobaczcie, co tu się dzieje, ile tam samolotów jeszcze jest. Sierra Papa Bravo, to jest szok po prostu. Alpha do punktu oczekiwania. Szok. Szoken. No nie, tutaj polski szan, tutaj kontrola rządzi. Nie możesz nic zrobić bez zgody kontroli. Nisko podłogowiec, tak, tutaj przód to w ogóle. Co tu się dzieje dzisiaj? Ja pierdzielę na tej Warszawie. Behind landing aircraft, lining up runway 33 and waiting, Scandinavian 749er. No dobra, poczekajcie, spróbuję się wbić jakoś. Jedi Air 80 Hotel requesting taxi. No trzeba czekać. Trzeba czekać. Niestety trzeba czekać. Jedi 80 Hotel, standby please. Gościu ma tam pewnie mokro już koszulkę, nie? Ten z kontroli, z wieży. Warszawa wieża, lot 221, prosimy o zgodę na uruchamianie. Lot 221, standby. Scandinavian 749er, I cancel you, my client. Stand, hold short, runway 33. Rather that, holding short, runway 33, Scandinavian 749er. No musimy czekać, widzicie, no nie ma czasu. Thank you, sorry for that. No niestety. O, o, oj, nie zamykaj, nie zamykaj. Lot 221, powtórz ostatnią wiadomość.
Prosimy o zgodę na uruchamianie lot 221. Lot 221, uruchamianie, zezwalam, ciśnienie 1026. Yes! Zgoda na uruchamianie 1026. Dobra, możemy uruchomić. No dobra, to bierzemy. No w końcu, jest zgoda. Światła red. No widzicie, jak jest ruch. APU power on, bleed on, okej. Bleedy muszą być tutaj załączone. Generatory załączone. Silnik numer 2. Scandinavian Niner 66, push at stat approved, QNH 1026. QNH 1026, people push and start, Scandinavian Niner 66. Dobra, i paliwko. Austria 553, ready to taxi. Uwaga, jedziemy z silnikiem. Światło beacon. Austrian 53. Utknąłem w Warszawie, dokładnie. Taxi via Oscar Alpha to holding point runway 33. Taxi via Oscar Alpha. Pięknie, silniczek pracuje. Lewy. Prawy! Czyli drugi. Dobra. Silnik numer jeden. Słyszycie samolot w ogóle? B-line 017 to go around, I say again, go around, acknowledge. Fuel. B-line 017 go around. Powiedzcie, czy słyszycie samolot? 72 continue as flight, contact Warsaw approach 128, this is my A05. Dobra, silnik drugi zapuszczony. Dobrze, jest. Czy ciężko być kontrolerem? Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Dobra, normal take off power. Oczywiście Sierra Papa Mike Sierra Alpha, prosimy o zgodę na kręgi na... Bleedy na minimum. Sierra Papa, Sierra Mike Alpha, standby. APU wyłączamy. Generatory. Ice detection, parking brakes. Taxi lights is on. Landing up runway 33 and waiting, Scandinavian 749er. Flaps 10. Lot 321, request taxi. Lot 321, are you facing to taxiway Oscar? Dobra, czekamy. Repeat. Czy wiesz, przy Watsimie jest jeszcze gorzej, Kruxon. Jeszcze gorzej jest być. Ciężej po prostu, ciężej, jeszcze ciężej. Być kontrolerem na Watsimie. To sobie wyobraź. Jak tu jest ciężko, to tam jest jeszcze pewnie ze dwa razy ciężej. Kiedy maszyna, nie wiem. Piękne malowanie, piękne, piękne. Pilot. 3-2-1. Czy jesteście skierowani do drogi kołowania Oscar, czy do drogi kołowania Echo? My jesteśmy skierowani do drogi kołowania Mike 3. No 3-2-1, dziękuję. Kołucia Mike Echo Alpha do punktu oczekiwania pasa 3-3. Dobra. Tu jest kołuję Mike. Drogami Mike Echo Alpha do punktu oczekiwania przed pasem 3-3. Skandynawian 749. Ja stoję gdzieś tutaj. Tu jest Oscar, tu jest Alpha, a tu jest Mike. Tu jest Alpha, a tu jest Mike, dobra. No i czekamy, czekamy. Samolotów pełno. Warszawa wieża lot 221, prosimy o zgodę na kołowanie. Chłopaki za... Lot 221, kołuj Oscar Alpha do czytania pasa 3-3. Oscar Alpha do 3-3, lot 221. Dobra. Tutaj Warszawa Tower, lot 1-2-Charlie, request... requesting push and start. Oscar Alpha. Oscar i Alpha, dobra. Jedziemy. Ogarnia, ogarnia chłopak. Warszawa to jest ciężki orzek do zgryzienia. Dobra, ale w końcu udało się. Druga rotacja dzisiaj, czyli Warszawa-Gdańsk, teraz będzie realizowana. Powolutku tam jest, o, startuje MD Alitalia. Wojtek, do ciebie leci może. Ten MDek. Cześć Drakwaj, witam, witam. Line up and point runway 33 Elba, Air Baltic. Oooo!
Topski się cieszy, będzie startował. Pozdrówcie tak Topskiego. Ja do Oscar Alpha mam jechać. Contact approach 1-2-3.805, skandemy 7-4-9, dziękuję, trzymam kciuki, cześć. Lot 1-2-Charlie, push and start approved, QNH 1-0-2-6. Please repeat, lot 1-2-Charlie. Lot 1-2-Charlie, push and start approved. A co on se tak tutaj tym kurde Antonowym popieprza po tym pasie? Co go popierdzieliło? Push and start approved, QNH 1-0-2-6. Kurde, siema, siema, cześć, witam. Nie wpuścimy go już, bo wirusa nam starczy. No, domyślam się. Ty, zobaczcie, co on robi, tym kurde Antonowym. Co za zjeb. No to są zjeby już, słuchajcie. No, zobaczcie, co on odpieprza. Dobra, tu jest Oscar i Alfa. No, co on odwala? For Lima Lima Alpha Tango. Expected time for holding now. For Lima Lima Alpha Tango, approximately 10. No i tak, kołowanie, tu będzie. Będziemy stali, ja się boję o paliwo, żebym mi tego paliwa starczyło do Gdańska. Topski zaraz startuje. No w końcu! Już chyba kołował też ze 20 minut temu. Mam nadzieję, że mnie teraz już dobrze słyszycie. A czy pytacie, czy symulator słyszycie? Samolot. Mike Echo Alpha to holding point 1-2-2 is gonna never know. Enter 7-5, minimal approach speed, please. Minimal approach. Cześć, cześć Felix, witam cię serdecznie. Cześć, cześć, witam, siema. Wesołych świąt tutaj ze wszystkimi. Jeszcze raz, kto teraz jest na świeżo. Słychać, słychać, dobrze. Samolot słychać, no to git. No jesteśmy na Warszawie, Warszawa Okęcie. Ja już tam dojeżdżam. Chyba Topski teraz będzie startował, coś mi się wydaje. Teraz zobaczymy z wnętrza. O, tutaj chyba Topski teraz stoi Airbusem. Tak. Tak, tak, on teraz startuje. Dokładnie. We are now cleared for takeoff when able, Air Baltic 87. Tak, stoi na pasie, tak, tak. Tu jeszcze są samoloty, ja pierdzielę. Ale dzisiaj jest Meksyk, takiego Meksyku to ja dawno nie widziałem. Goeranda dostał. Goeranda dostał. O kurde. To boli, Goerand to boli. Trzeba znowu kółka kręcić, przez approacha przeschodzić, kurde. Grubo, zobaczcie, robimy równolegle z Benkiem. No i teraz będzie Topski startował. Raz zobaczymy. Jak dostanie zgodę. Samolot jest cicho, kurde, teraz samolot jest cicho. Już nie wiem, co wam tutaj... Air Baltic 87, hold position. Hold position. Hold position, Air Baltic 87. Kurde, tam... O, poszedł Goeranda do góry. Poszedł Goeranda do góry. Nie wiem, czy widzicie. Ale jaja. My jedziemy do punktu oczekiwania przed pasem 3-3. Dobra, lecimy alfą. Ale grubo. Co tu się dzisiaj odpitala? Ja słyszę dobrze. No to fajnie, Pixel. To chodzi o to, żeby było cokolwiek słychać, nie? Nie musi być bardzo głośno. Dobra. Ale ten kontroler dzisiaj to ma normalnie ciepło. Koszulkę ma mokrą, uwierzcie mi. Prawdopodobnie. Nic już nie słycham, Wojtek, już nic nie ruszam. Tak, nie będzie mnie słychać. Jest MD-11, ale jeszcze nie do Olivier, nie do X-Plane'a 11. Do P3D jest. Ale że w jednej sieci się możemy łączyć. No to on też tutaj występuje, tak jak dzisiaj widzicie, na cargo stoi MD-11. Dobra, i teraz będziemy stali, no, w kolejce do odlotu z 3-3 dzisiaj. Jeden pas jest tylko. No niestety.
Wesołek, Wesołek Pixel, oczywiście, cześć, cześć. Nie, nie, kontrolerem nie, bo byście się zanudzili. Zresztą ja nie ogarniam tego za bardzo. No ja się boję tylko, żeby mi paliwa starczyło. Mam koło 2,5 tony paliwa. Topski czeka jeszcze na zgodę. Widzę, że jeszcze nie startuje. O, teraz. Będzie startował. Dobra, będzie startował Topski. Dobra, będzie Topski startował, tylko mi tu pokazuje zupełnie innego Airbusa. To jest Topski. Kolejka jak przed Biedronką. Dobre porównanie, Sarniak, faktycznie, tak. A z czemu? Aha, bo oni lecą w tym. Dobrze, już wiem. Wiecie dlaczego są te dwa samoloty? One się tu pokazują? Bo lecą Shared Cockpit. Trasy nie mogą znajdować się lotniska wylotowe i odlotowe. Oni lecą w Shared Cockpit, dlatego takie dwa samoloty się pojawiają. Tak dziwnie trochę. Zobacz, kolejka za mną. Za mną już jest kolejeczka. Przede mną też. Dobra. Sierra Pascal Ferrari ustabilizowanie do pasa 3-3. No i nic, czekamy, no. Jeszcze lądowania są w Warszawie. No, Topski się już cieszy, bo wyleciał. Wyleciał w końcu z Warszawy. Jest grubo. Jest grubo dzisiaj. Hej, hej, cześć, Gosie. Tak, w Szaredzie lecą. No było widać, jak takie dwa postępujące samolotem ze sobą były. Nati, co tu się dzieje? To jest głowa mała. Czekaj, ja wezmę to. Ja to wezmę z kamerki od góry. Wam pokażę. Zobaczcie, co na Warszawie się dzisiaj dzieje. Zobaczcie. TBM-y jakieś, Boeingi, Airbusy, Austriany, ja tu stoję, loty. Kurde, Wizzery. Tam jeszcze jest ile samolotów. Dreamki stoi, jeden Dreamek, Benek, drugi Benek, trzeci Benek. Tam jeszcze z tyłu stoi jakiś lot, tu stoi lot. O Boże, ile samolotów. Mega, mega. A chcieliście pas kultury? Czekajcie, wam pokażę. Gdzieś on tu był. O, jest! Iglica tylko się pojawiła. Jest iglica. Pałacu Kultury. Tak, egzamin pełną parą, ale kurde grubo, nie? No, powiem wam, że dawno na takim zlocie wielkim nie byłem. No i kurde, czasami trzeba być, nie? Do 24 będziecie lecieć. No mam nadzieję, że nie. Czekajcie, tutaj gdzieś miałem podglądzi i wao. Jakieś podejścia będą na Warszawę. TBM podchodzi. Jeszcze jest z Lin chyba leci. Jezus Maria, tyle tu samolotów. Masakra. Samolotów jak na cmentarzysku w Tucson. Jezus Maria, no ludzie, grubo. Lagi masz? Dlaczego? Wieczory Warszawa, wieża ROT 225. Dobrze, Łajtu, no róbcie taki regulamin, żeby był dobry. No. Jak muzeum? No prawie tak. Łatko, to takie żywe masz muzeum. Taxi to holding point, runway 33 via Zulu and Alpha Lot 124. A, wszyscy chcą do Chin lecieć. No pewnie tak. Lot 225, macie zgodę na lot jak w planie. Tylko zobaczcie, że się spala paliwo, nie? Spala się paliwo. Mam pozwolenie na... O! Coś ląduje, coś ląduje. Antonow. Gdańsk na low fuel będzie. Oj, chyba tak. Informacja pogodowa, Arapas Cook 1000. Właśnie wylądował Antonow, AN2. Lot 225, poprawnie, spójrz, gotowość dużo. Zobaczam gotowa do RAL. No tak w RALu to nawet nie ma, żeby aż taka kolejka była. Przynajmniej w Warszawie. Na innych lotniskach widziałem takie kolejki. W Katarze. Dobra, wjeżdżę na pas.
Jeden do przodu, jeden do przodu. A to zobaczcie, przy cargo stoi jeszcze MD-11, tam coś jeszcze stoi. Dobra, jeden... Aha, tam jeszcze TBM-ek stoi. Oj kurde, nie zauważyłem go. Ale dobra, troszkę się kolujka posunie. Teraz wam pokażę, kto tam stoi na cargo. Stoi tutaj MD-11. Nati, pamiętasz ten samolot? I tu stoi jakiś Futura Benek. Oj, co to tutaj się dzieje? Jakiś komar przeleciał. Dobra, troszkę się kolejka rusza, więc my też podjedziemy. Proszę tak, bardzo. Przepraszam, zgodę na lot do Gdańska. Powolutku podjeżdżam. Tak, to jest Orto, Orto, Artur. Tak, to jest Orto. I raz, że jest Orto, a dwa, że tutaj jest Warsaw City. Warsaw City. Nati, tak może być, że jak postoję dłużej, to będę musiał wracać potankować. Ten samolot nie ma zbyt dużych też zbiorników paliwa. On ma tylko w skrzydłach. On ładuje tylko w skrzydła, niestety. Nie ma tutaj zbiornika w kadłubie. Ten samolot. Q400, Bombardier. No ale cóż panie zrobisz? Ale dobra, jeden samolot mniej. Dobra, startuje. Airbusek startuje. Ale grubo jest. Oj, oj, oj. Dziękuję za wszystkie łapeczki. 623 bilety dzisiaj. Sprzedane. Jeżeli oczywiście macie ochotę, wam się to podoba, to możecie zostawić jak najbardziej, będzie mi miło. Tak, w realu loty wyłączają jeden silnik, tak, żeby mniej paliwa traciło, tak. No ja już nie chcę, bo to jest X-Plane 11, więc nie chcę tutaj takich numerów robić. Bagaże są tutaj z tyłu, tu jest bagażnik, tu. Tu. Tutaj, tu jest bagażnik w daszu. Tu się bagaże wali. Kozak, dwa profile. Możesz zapisy, save'y robić sobie dwa. Kozak WTF. A, że do Bydgoszczy lądować, kurde. No nie, bo w planie lotu jest Gdańsk. Niektórzy na dachu? Tak, zgadza się. Cześć, Alan. Czy może samolot pasażerski stać na cargo? Tak, no dzisiaj to już może, bo też nie wiem, czy wiecie, w samolotach pasażerskich przewożą również dzisiaj towary. Kładą po prostu na siedzenia. No, zmusiła do tego nas czasy, takie, a nie inne. Domyślacie się. Air Baltic nie ma A321. No to jakieś fikcyjne malowanie. To dlatego on mi się nie wyświetlał. Dobra, WestJet wjeżdża. WestJet wjeżdża, także ja też już będę mógł sobie podjechać. Ale dzisiaj jest Meksyk. Ja cię pierdzielę. Kozak raczej nie, raczej nie. Tego nie próbowałem, ale raczej nie. Tak, Rusek, nadal mam tego Thrustmastera T16000M. To jest mój drugi joystick i nic się z nim nie dzieje. Jest bardzo dobry, jakościowo. W Dreamlinerach polskich maseczki były przewożone. No właśnie, w różnych samolotach pasażerskich są przewożone towary. Dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no w tych czasach, kiedy jest koronawirus. Tak, miałem Dumson i w niektórych samolotach jest to bardzo ważne, wyważenie samolotu. Sierra Papa Bravo Eco November. Dobra, będzie wjeżdża na pas TBM. Także znowu się kolejeczka rozluźni. Cześć Kacperowski, witam. Confirm line up and wait, Sierra Papa Bravo Echo November. No dobra, tam Airbusik się wzniósł, pięknie.
Super. Sierra Paskurde, Cherry on blocks. No TBM już niech zajmuje pas, kurde, dostał zgodę przecież, nie? X-Plane 11, 215 zł na Steamie. Dobra, podjeżdżamy sobie. Ja praktycznie nawet nie ruszam przepustnicy. On powoli tak się przemieszcza. Witam Jakub. 215. W promocji 100... Tak, 142. Bata dobrze pisze. Zgadzam się. Dobra, parking break. Zobaczcie, co tu się wydrabia. Ja cię kręcę. Ale grubo dzisiaj jest. Czy jest Ruslan? Ruslan jest, ale bardzo słabo zrobiony. Ale jest. Mirja, tak, tak. Taxiway. Hotel Lot A co tam krąży? Tam krąży Antonow chyba. Antonow albo jakaś Cessna. Taxi via Alpha to holding point runway 33. Okay, no, niektórzy mówią free free, a niektórzy tri tri, no. No cóż, czekamy. Sierra Papa Bravo, Bember, clear for takeoff, po odlocie zgłosić się do departure. No, grubo, grubo. Jeszcze parę samolotów stoi na płycie. Austin 533, behind the departure, light exhaust. O, kolejny kołuje. Kolejny kołuje. Takeoffing light aircraft, line up and wait. No kurde, jak tam z paliwem? 2400, już kurde ponad 100 kg paliwa straciłem tutaj. 133, proszę o zgodę na lot do Gdańska. Ja pierdziu. Już prawie 100 kg paliwa poszło. Przepraszam, korekcja, wasz plan lotu jest niepoprawny, macie wpisane altitude... Engine, a ja potrzebuję fuel. 20 000, nie ma czegoś takiego. Engine fuel system. A kurde, nie to? To jest nawigacja. Warszawa, wieża ROT 225, gotowi do kołowania. To jest elektryczny system. Sierra Papa Bravo Eco November, powiedzmy. Engine. Bardzo do usłyszenia. Engine system. Na 225 jesteście skierowani do terminala czy do pasu? Kurde, dlaczego tu nie mam paliwka? A tu jest paliwo. 2400, 2400. Dobra. Punkt oczekiwania pasa 3-3. Oh, autofader jest armed. Flapsy. Transponder jest 1000. Dobra, czekamy, no. Dobra, można wjeżdżać. Podjechać, znaczy się. No, zapas paliwa. Wiesz co, wziąłem sobie delikatnie więcej. Ale tylko 100 do 200 kg paliwa więcej. Nie za dużo. Wczoraj Filek 30 minut oczekiwał na drodze kołowania. No to dzisiaj pewnie też będę miał ze 30 minut, jakby się dobrze policzyli. Szybowcem Oldman nie wiem, na razie nie planuję, wiesz? Może. Jak znajdę jakiegoś fajnego tego, to może kiedyś. Tak, jest Antonow 225, tylko że słabo zrobiony. Darmowy samolot. Dobra, stoimy. Lot 133, proszę. Mirja, Antonow 225. Mirja, tak, jest do X-Plane'a. A co z barem? Mamy barek? Tak, barek załadowany, Natusia. Mikołaj na razie nie. Nie planuje A380, chyba że może za jakiś czas. Dobra, kto tam za mną stoi? No jeszcze dwa. Ale jeszcze jeden kołuje chyba. Jeśli dobrze widzę, tak. Jeszcze jeden za mną stoi. Tutaj widzę, że się porozłączało. Nie, jeszcze jeden samolot. Boeing 737. Natusia do tatusia. O, dobre, Gracek, to mi się podoba. Natusia do tatusia. Nie, Natusia też tatusia.
Gdzieś ty? No ja tu. 671 biletów. Dziękuję bardzo. Może będzie... A może będzie 700, co? Dacie radę? 700 wbić? To zapraszam. Czyli mieścisz 670? Tak, jak wiecie, jak się podzielić to na kilka samolotów, to pewnie tak. Wiesz co? Pączek w tym... For Lima, Lima, Alfa, Tango. W tym samolocie, którym lecę w Daszu, jest 68 miejsc. O, 600. Czyta się Miria. No mówię Miria. 321, proszę o zgodę na start z pasa 3-3. Gdzie on jest? Już go nie ma go. Jak to na zgodę na start? Co on pieprzy? Lot 321, oczekuj. Oczekuj. Lot 321, oczekuj. 321, przyjąłem. No. Masz karnister? Tak! No mam. Słuchajcie, a paliwo schodzi. A paliwo schodzi. 2390 LBS-ów, czyli 1400, 2800. No powinienem dolecieć, no. Powinienem dolecieć. Ale zobaczymy. Jaki głos oczekuj? No dostał oczekuj ten, lot 221, lot 321. Miria, Miria. Mria! A, Mria, nie Miria, tylko Mria. Dobra, dobra, Mria. Lot Antonow 221, Mria. Spoko, spoko. Dobra, Mria. Ja przestawiłem literki, tak. Mria. Duże te korki, mega są, no. O, jeszcze... Dowaliły jeszcze dwa samoloty do kolejeczki, zobaczcie. Jeszcze jest Boeing i 737 i jeszcze Dreamliner z tyłu kołuje. O kurde. No, zaraz mu się wpieprzy w pas. Za lądującym Sabem lot 321 będę oczekiwał. No, zrozumiał. Okej. Dobra. Zerek. Boingek. A gdzie jest ten? A, kołuje dopiero. Dreamliner. Korek samolotowy, tak. Mria znaczy marzenie. A, po ukraińsku albo po radziecku, cholera. No, widzisz. Czy polecisz kiedy 747? Tak, oczywiście. Jak paliwko? No jeszcze sarniak mam, no. Ale czekam, czekam. Jeszcze tylko jeden samolot przed odlotem. No, paliwo schodzi. Coraz mniej go jest, nie? Coraz mniej tego paliwa, a ja muszę czekać. No, takiego się obrotu sprawy dzisiaj nie spodziewałem. Myślałem, że to będą dwa szybkie, proste loty. Lot 133, prosimy o zgodę na lot do Gdańska, jak w planie. O, do Gdańska też leci. Locik, locik. Fajnie, fajnie. Czyli leci również ze mną. Lot 351, ready for taxi. Ty nie rozumiesz, Sienek. Mój call sign to jest dzisiaj 221. Albo żeś Sienek tego nie usłyszał. Kamil, wesołych również świąt dla ciebie. Życzę wielkanocnych, oczywiście. Jaja na streamie. Jak ześ? Słuchaj. Jaja to są jak zawsze. Na moim streamie to są jaja zawsze. Dobra, już ląduje, już ląduje. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak Segostek wyląduje. Ja się tutaj przeniosę na próg. O, pasa. Obserwujemy typa, jak ląduje. Dawaj, dawaj, będziemy mu kibicowali tutaj. Dajesz, dajesz. Tylko żebyś nie urwał podwozia tak jak ja. Kurde, dzisiaj masakra była. A może się w Gdańsku zrehabilituje. Kolec, 12 godzin później. No co ja ci poradzę, no. Takie jest życie. Co to, Embraerek chyba ląduje, tak. Embraer. Tak, Wielkanoc to jaja na miejscu są. Pewnie, że tak. Dobra, ląduje koleś. Embraer 170. Dobra, wylądował. Wylądował. Oho! Kolejne jadą do kolejki. Jak 40?
Albo Dassault Falcon, teraz nie wiem co to jest. Tam jakiś kurde... Austrian Airlines. Jezus, ale tu dzisiaj samolotów jest różnych typów. Dobra. Ja też podjeżdżam w kolejeczkę. White'u co? A serwerek już gotowy prawie, dobrze. Zdrowych, zdrowych Mariusz, również. Ponad 700 łapek. No, podjeżdżamy, podjeżdżamy. Już jest coraz lepiej. Chyba załączę światło logo lights, jak będę miał. Red, right inspection. Tutaj wiem, że można było podkręcić tutaj te bajery. Dobra, jestem na progu przed punktem oczekiwania. Lot 221, kontakt Warsaw Radar, 134, decima 875, bye bye. Lot 221, kontakt Warsaw Radar. Roger. Kurde, odwrotnie powinno być, ale... Scandinavian 966, kontakt Warsaw Radar, 134, decima 875, bye bye. Link engaged. Warszawa Radar, lot 221 w punkcie oczekiwania przed pasem 3-3. Lot 221, cześć, Warszawa Radar, oczekuj. Oczekujemy, 221. Dobra, transponderek w tryb on. Landing lights, światła white. Warsaw Radar, very good. The engineer Kodriga, 8 Lima Alpha, stand 6-5 in Warsaw, and the tower is at your handling the clearances from now on. Quebec Golf Alpha, 8 Lima Alpha, cześć Warszawa, stand by. Dobra, czekamy. Będę przed tobą. Dobrze, Enter 14, dawaj, dawaj. Kurde, jaka koleja, zobaczcie! Zobaczcie to. Ja pierdzielę, no tego to jeszcze nie było. Wyląduj w morzu? Nie, w farmie daramy. Pozdrowionka od lotu 3851. Pozdrow, pozdrow. Tak, a ja dalej wawię. Czekamy, czekamy. Takie kolejka dzisiaj jest niesamowita. A jeszcze zobaczcie, ile za mną, to i tak się starałem szybko wbić. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje w tym. Gate z dług własnego wyboru, dzięki, hej. Dobra, landing. Dobry wieczór, hej. No co? Czekamy, no czekamy, słuchajcie, nic nie zrobimy, czekamy. Na holdingu nad łyskiem. Wesołych, wesołych, pan Lego. 4 Alfa Tango 6 Warszawa, oczekuj, break, break, enter 75. Service Wind 05, Red Grease Niner, North Runway 33, clear to land. O, będzie lądowanko. Runway 33, clear to land, enter 75. Enter będzie lądował na 3-3. No nic, ja paliwo tracę dalej. Ale już jestem blisko. Jestem pierwszy do odlotu. Lot 321, dzień dobry, proszę o zgodę na wznoszenie do poziomu 300. Logo lights nie działa właśnie, a logo lights, czekaj, może będzie działało. Ostatnia stacja, cześć Warszawa, oczekuj. Logo lights, dobra, tail. Działa? Świeci tam pod spodem? Radar, cześć, Piera Paweł Majki, ja tam go chyba świeci, ale delikatnie, nie? Jeszcze jest za, chyba za jasno. No kurde, słońce zachodzi. Ja już bym dawno w Gdańsku wylądował. No ale dupa. Niestety, czekamy. Ten, kurna, patrzcie jaki cwaniak, kolejko mija. Ale cwaniak, kurde. O ty cwaniaku. Tak się nie robi. Jajeczkę poprawiłem.
Ma ja jajeczkę poprawiłem. A nie, on idzie do przodu, dobra, spoko. Spoko, spoko. Tam chyba jakiś Dassault Falcon, tak, to nie jest jak chyba 40. No nie wiem, czy styknie paliwa, zobaczymy. Ląduje. Enterek ląduje. Enter 737. For Alpha Tango, so by I have Aurora Freeze on, I'm unable to see anything, stand by. Dobra, zaraz, teraz będę zajmował pas. Proszę, wylądował. Ładnie usiadł. Enter. Sierra Polski, Indzielima, zapraszam. Sierra, Indzielima, jakie intencje? Prosimy o konwojera do 2-7, Sierra Polski, Indzielima. Dobrze, dobrze, Łajtu, ja widzę. Tylko ja muszę się skupić już teraz na lądowanie. Mamy zgodę na konwojera 27, zgłosimy z wiatrem, Sierra Papołyski. Znowu Warszawa wieża? Kurde, poczekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Warszawa radar, lot 221. Dostaliśmy wiadomość, że mam się z wieżą połączyć. Potwierdzasz? Lot 221, potwierdzam, wieża 1835. Roger? Kurde, połączyło mnie czy nie? Dupa, nie połączyło. Słuchajcie, problem mam. Unicom. Jeszcze raz. O. Nie mogę się z nim połączyć teraz, nie? Connection. Co tu się dzieje dzisiaj, ludzie, kochani? 118-305. Spróbuję to ręcznie ogarnąć, nie? Kurde, a oni czekają, nie? No trudno, poczekają. Nie wiem, nie łapie mi tego serwera, słuchajcie, w ogóle. Kurczę, szkoda, no. Ja pierdzielę, jak się zawsze coś się spierdzieli. Ajajaj. No mam, ale nie mogę tutaj 305 ustawić, słuchajcie, nie mogę, ja wiem, że jest 305. Stroby masz włączone. Aha, to może dlatego, red. Kurczę, no. Macie jakiś pomysł? Ale nie da się, kurde, rozumiecie, że się nie da? Nie ma, jest 270 albo od razu przeskakuje na 300. Nie da się, po prostu tu się nie da tego przewalić. Nie jestem w stanie ani przez tego, ani przez tego. Nie wiem dlaczego. A kurde. Po chwilę, daj mu czas. Ciekawe, czy do approacha się połączę. Też nie. Słuchajcie. Yes! Startuj bez wieży. No nie startuj bez wieży. Tam coś próbuje podchodzić. Nie mogę się połączyć. To jest ten problem. Teraz już w ogóle z nikim się nie mogę połączyć. Link engaged. O, a nie, z tym mogę się połączyć. Sierra Papa Echo Mike Alpha, na pasie trafiłem. No kurde. Musisz
on ustawić na TeamSpeaku? Jak? W sensie... Nie, no nie działa mi to. Inne serwery działają, ten nie działa. Po prostu jest lipa. Kurczę, no dobra. Link engaged. Warszawa Radar, lot 221. Przepraszam, a nie możemy połączyć się z Warszawą wieżą. Lot 221. Przyjąłem, oczekujemy. Oczekujemy. No słuchajcie, no widzieliście ewidentnie, z radarem mogę się połączyć, z wieżą nie. Nie, no nie działa. Słuchajcie, coś jest, jest jakaś lipa. Nie wiem, o co chodzi. Przedni... co, co? Ekran farmerowski? Nie, 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 nie. Ręcznie masz się ustawić. Nie działa ręcznie. No to ja nie umiem tego robić, słuchajcie. Ja nigdy się nie uczyłem przez TeamSpeaka ręcznie. Zawsze robię to z automatu. No cóż. Wyrzuć... No, a paliwko leci, słuchajcie. A paliwko leci. Już jest 2200. Siema, cześć. Tekstowo tak, jak ci się połączy. To tekstowo można, Sarniak, tylko że trzeba to najpierw się, musi się połączyć z serwerem danym. A mi się tylko łączy z radarem, a nie... Lot 221, proszę się spróbować jeszcze raz połączyć z wieżą 18305. Jeszcze raz próbujemy, lot 221. Sierra Papa Whiskey India, nie ma wiatra. Link engaged. O, widzicie? Teraz zadziałało. No, kurde. Teraz zadziałało. Teraz jest git. Warszawa, wieża, lot 221 w punkcie oczekiwania przed pasem 3-3. Lot 221, zajmij pas 3-3, oczekuj. Zajmiemy pas 3-3, oczekujemy. Lot 221. Dobra, wjeżdżamy. Ale, no mówiłeś, mówiłeś, ale to powiem szczerze, pierwszy raz się z tym spotkałem. Wizard 3, Mike Charlie, gotowy do zapisania? Wizard 3, Mike Charlie, ready copy and ready for pushback and start up as well. No dobra, ruszyło, ruszyło. Uff, Sarniak, sam się kurde jest zdenerwowałem, bo to nie jest fajna sytuacja. No ale udało się. No witam, witam. No wreszcie, no wreszcie. Okay, 3-3 AV na 4 kilo, finding 6000, cook 1000, and other information, bravo, is now current. Dobra. Request pushback and startup, wizard 3 match. Po 30 minutach. Wojtek, no dzisiaj to dużo trwa, długo trwa. Wszystko długo trwa. A propos, wizard 3 match, więc can you please? Q&A 1-0 to 6. 1-0, thank you. Runway 3-3 package, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, Alpha Whiskey General Aviation, of your choice. Alfa Whiskey General Aviation, no coś, Sierra Papa Mike, Sierra Tango, dzięki. No dobra, jestem tower, na pasie 3-3. Parking brakes, jesteśmy gotowi do odlotu. I zajebiście. Last station calling vacated runway, please again. Interceptor 5 via Sierra 1. Interceptor 5, taxi Oscar Alfa, stand 39er. Oscar Alpha 49er, thank you, Anderson 5. Miały być dwa szybkie loty, dobrze Austrian mówisz, tak? Dokładnie tak. Miały być dwa szybkie, a nie... Czy tam coś ląduje na 3-3, nie? Dzięki. Kurde, i tu samolot stoi dzisiaj. Ja jestem w lekkim szoku. 4 Lima Lima Alfa Tango. 4 Lima Lima Alfa Tango, dziękuję. Unicom 128 do niego. 1-2 to jest dobra, no hej.
Jezu, co tam się dzieje? Ryanair? Nie, to nie jest Ryanair, to jest Embraer, dobra. Enterek stoi. Ja pierdzielę. Tyle czasu... To jeszcze się nie wystałem. Jeszcze tyle to się nie wystałem. Niestety. Ale 221, Gazdra 607, wezmę po 3 startować, zezwalam, bo do ciebie trzeba zbliżanie 128.85, do usłyszenia. Zgodę na start z pasa 3-3 po odlocie z kontrolą Warszawa Approach, lot 221. Dobra. Skandynawia 966. Parking brakes released. Skandynawia 966 behind the parking. Jedziemy. Traffic line up and wait runway 33 behind the parking. Behind the parking traffic line up and wait Scandinavia 966. Last one to Charlie. Speed alive. Lot 225. Route 225. 100. W Warszawie zostałam. Lot 225, dziękuję. Uwolniałem się tylko czy na przykład break break with 06 whisky. Gear up. Outbox, space control, enter 75. Enter 75, dzięki, do miłego. Flaps 5. Jack Phoenix, Charlie, request taxi. Wizard 3, Mike Charlie, taxi uniform Zulu. Dobra, alfa, przechodzimy na approacha. Crossing trainer approved. Link engaged. Dobra, już to widzę. Teraz tak, navigation, U-dumper i autopilot on. Dobra, muszę się ustabilizować, sekundeczka. Alt cell. I yes. Dlaczego on opada mi? Co tu się dzieje? Dlaczego on nie działa przez IAS? Działa już, czy nie działa? Puszczam go. Działa, dobra. Warszawa Approach, lot 221. Wznosimy na Whisky Alpha 803. Warszawa, zbliżanie zidentyfikowano, znosi poziom lotu 200 i bezpośrednio na Olila. Bezpośrednio Olila, do, wznosimy do 200, lot 221. Już czytam, oj kurde, znowu coś mi tutaj w tym moim niewdzięcznym samolociku coś tu się pierdzieli. Dobra, teraz tak, ciśnienie. Widzicie, tu jest rzeczy do zrobienia. 2.00. Sekundeczkę. Piękny zachód słońca, mówisz? Tak. Zachód jest git. I Warszawa. No ładnie to wygląda, trzeba przyznać. O, i Warszawa Babice. Lotnisko Babice. Tylko jest tutaj problem z tą wysokością nieszczęsną. Chyba, że tak ustawię na 2.00. O kurde, prawie było. No, jeszcze raz. Jest! Alt cell. Jest. 9000 stóp ciśnienie, baro set. 10-13 hektopaskali. Jest. Bezpośrednio na Olila.
Open. Warszawa Approach, dobry wieczór. Legi. Olela. Direct. Olela. Passing 2500. Mamy bezpośrednio na Olela 10000 stop landing lights is off. Taxi lights is off. 260 and direct to Olela. Direct Olela and climb to level 240, Scandinavian Niner 66. Pięknie, co? Ładnie. Sprzedaż mi Q400? Nie, 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 no co ty. 10 tysięcy i teraz przechodzimy w tryb pitch hold. Czyli IAS. Maxi my climb printing, auto feather off. Dodatkowe pompy off. I pitch hold troszkę trzeba zmniejszyć. O kurde. Ale nie tak. Daj do góry trochę. Dobra, teraz 5 stopni, jest dobrze. Dobra, i teraz zobaczmy, czy widać podświetlenie ogona. Widać. Nie może nie bardzo, ale widać trochę. No i lecimy na Gdańsk, słuchajcie. Gdzieś tu powinno być lotnisko w Modlinie. Zaraz zobaczymy. Gdzie ten Modlin? Aha, pod nami jest Modlin! Lotnisko w Modlinie, pod nami. Proszę bardzo. Kiedy maszyna? No będzie, będzie, spokojnie. Fajnie, że latasz z widzami. No fajnie, fajnie. Ja też się cieszę, że widzowie chcą latać ze mną. Ach, te korki, no bywa. Mam nadzieję, że mi paliwa starczy. Lamp pod silnikami nie powinno się wyłączyć. No wiesz co, teraz już może i tak. Patrz. Jaki zachód słońca. Bajeczny. Zajebisty. Dobra, ja zaraz do was wracam. Kurde, ale jest kontrola. Ile mam do tej Olili? Pewnie jeszcze sporo. No nie, no muszę, bo muszę iść do toalety. Zaraz będę. Dobra, dobra, nie spadamy, nie spadamy. Jestem, jestem. Warszawa Approach, kłaniam się. Dobra. Jestem przed Olilą. Wiaterek przed nami. Gitarka. Jakie my tam mamy jeszcze kontrole? Nie, no nie spadamy, nie spadamy. Warszawa, Warszawa. Warszawa Approach. Next page. Warszawa. Preview page. Next page. Nie, nie, jest tylko jedna. Czyli jest tylko Warszawa, czy... nie, no chyba nie ma Gdańska. A jest Gdańsk. Gdańsk wieża jest. Oni widzę, że podchodzą na pas jaki?
Na 1-1 w Gdańsku. Dobra, jestem już prawie na 2-0-0. No, to się szybko dosyć wzbiłem. Ale będzie lądowanie nocne w Gdańsku. Warszawa, auto, nie, nie, mayday, mayday, nie. After airborne, passing Wojtek, jeszcze raz, dzięki wielkie. Dziękuję Wojtku, dziękuję bardzo. Wojciech Wojtowicz, my z Lalem ze wyrobimy się do 20 i muszę się pożegnać i wesołych świąt dla wszystkich 20 zł. Wesołych Wojtek, wesołych, bardzo ci dziękuję i również ci życzę wesołych świąt. I trzymaj się, dzięki za to, że byłeś dzisiaj. Dzięki za wsparcie. Jak zwykle. Dawaj screena na pamiątkę. Dobra, uwaga, pójdzie screen. Jest screenik na pamiąteczkę tego lotu. Myślę, że ładny. Można jeszcze w tą stronę dać screena jakiegoś. O! Będzie git chyba, nie? Screenik. Dobra, poszedł screenik. Wiecie, jak się robi screeny w X-Plane? Pamiętacie? Nie, paliwka braknie. A właśnie, paliwa czy braknie? No może nie. Tysiąc. Może nie. Gdzie my jesteśmy? Dobra, tu jesteśmy. Teraz na Glinojec klecę. Później na Brodnicę. Smoker 6, wind is 070 degrees at 5 knots. Visibility is 10 km or more. There is no significant cloud. No, będzie lądowanie nocne, no jak nic. Dobra. Maximal climb, nie climb, tylko cruising. Canage is 1026. Maximum cruising, dobra. Ale ładny zachód słońca, jest taki bezchmurny w ogóle. Pięknie. Teraz fotograf fancy, no. Lot 221. Opuszczacie moją strefę kontrolowaną, moim drogiennikom 122.8, dziękuję. Dziękuję, 122.8, lot 221. Nercykius, lotowałeś na lotnisku Lecha Wałęsy, patrzę przez okno 3 złote. Dobrze, Nercyk, będziesz patrzył, zaraz będę lądował za jakiś czas. Tam będzie wieża i tam widzę, że podejścia są na 1-1, więc przygotuję sobie już podejście. O, Miszka, dziękuję bardzo. Misza, ja już trzeci kraftowy żurek otwieram, a my dopiero z Warszawy wylecieliśmy. Niech Bóg ma nas w swojej opiece podczas lądowania w nocy. No. Jak będzie brakowało paliwa, to wyrzucamy trzech najcięższych. Dobrze. 3 złote. Dobrze, Misza, kogoś wywalimy. Faktycznie, bo im cięższy, tym więcej będzie paliwa spalał. Tak, masz rację. Dobrze, ja sobie zobaczę, jak moja tutaj procedurka, bo wszystko na to wskazuje, że będzie lądowanie przez Oslok 3 Romeo. Wesołych, wesołych! Jeszcze raz, Oslok 3 Romeo. Yes! Mhm, dobra. No cóż, lecimy, no, 200, poziom lotu 2.0.0, lecimy parzyście na zachód, geograficznie, prawdopodobnie lądowanko będzie nocne, takie totalne nocne, że prawie nic nie będzie widać. No niestety, czekania było od cholery, widzieliście jaki ruch na Warszawie. Czy zrobisz lot z Modlina do Napoli, do znowu Włochy chcecie, tak? Dobra, a jakie miasta w tych Włoszech chcecie, bo Wojtek już chyba poszedł tam, on coś mówił o Caligari, Cagliari, Bari. Jakie jeszcze miasta? Ale oprócz Rzymu, do Rzymu już lądowałem, to coś obok Rzymu. Coś z Włoch, ale obok Rzymu. Wesołych świąt, wesołych. Napoli. Catania.
Roger. Perugia. Neapol. Nie, nie, włoskie. Do Wenecji już lądowałem. Wenecji. Blidy na normal można dać. Paczki są auto. Dobra, jest git. Sycylia. Torino. Jezus, ale tych miast jest. Turyn znaczy się. Turyn. Bergamo. Nie, coś na Włochy, ale raczej z Polski. Ryanairem z Modlina może coś takiego bym zrobił. Się zastanawiam. Już dawno Benkiem nie leciałem, wiecie co? O tym 737. Ale Modlin nie pomieści tyle samolotów, kurde. Jak tam tyle pilotów będzie chciało lecieć ze mną, to Modlin nie ma tyle stanowisk. Nie obsadzimy. No już zapisałem na Apple. Napisałem. Słuchajcie, już napisałem. Wszystko mam na kartce zapisane. Na Apple. Zobaczymy jak tam z kontrolą. EPWA. Dziękuję za kolejne subiki. Życzę wesołych świąt tak ogólnie wszystkim. 751 łapek. Kurde, no. Jest szansa na 800. Jest świąteczna szansa na 800. To dajcie radę. Foggia. O, tego nie słyszałem. Foggia. Pytanie, czy tam jest tylko, czy tam jest lotnisko? Czy tam jest lotnisko? Najlepiej międzynarodowe. Nie, Pixel. Na razie tylko i wyłącznie Włochy mnie interesują. Neapol. Myślicie, że Neapol. Fajny. Wiaterek dzisiaj bardzo spokojniutki jest, mówię. Piękna pogoda nad Polską. 30 węzłów sobie wieje. Gitarka. O, tak jest ładnie ten. Dobra, o. Tak to ładnie wygląda. Szef jest prawa, jest matamet. Matamecie, kurde, ale sprawa dotycząca kanału, czy czegoś innego. Jeżeli jest jakaś inna, to po live, dobra? To po live załatwimy. rozumiem. To matamy to po live. Takie prośby. Czy możesz mi załatwić tankowanie w locie? Wiesz co? Chyba mi nie będzie potrzebne jeszcze, wiesz? Mam 1800 funtów, to jest na każdym zbiorniku, to jest... No trzeba liczyć, że to jest połowa, czyli jakieś 1800 kg paliwa. Powinno mi starczyć, tym bardziej, że... Oj! Oj. Coś tam się porąbało. Oj. Jest Gdańsk, przepraszam, wieża w Gdańsku. Arrival runway 11, departure runway 11. To dobrze zrobiłem, na 11. Na 11 będę lądował. Bardzo ładnie. Rnawka VOR, zrobimy sobie podejście. Poker 6, taking off runway 26 at Mińsk Mazowiecki. Star, approach. Proceed direct to... Star. Siedlce VOR, to Oslok, 3 Romeo. 50 miles outbound Sierra India Echo. And any traffic information near us? Dobra, i teraz sobie zrobimy sobie tak.
Approach check i RNAV for DME 116.1. Muszę się przygotować do lądowania. Now we are on ground. Dobry wieczór, Warszawa, Apron, Roty 225. Po drodze ZPC 233. 116.1, dobrze było? Loty 225. 116.1 i kurs 108, dobra. Poziom lotu 240 bezpośrednio na BAMS. 116.1. Przenosimy do poziomu 240 bezpośrednio na BAMS, Roty 225. I teraz chciałbym zobaczyć sobie Simple FMC. Top of descent, 70 mil, dobra. Jeszcze 70 mil mamy. O, słonko zachodzi. Ojojoj, jak szkoda. Ląduj, panie. Paliwa starczy, tak, paliwa starczy. Czekajcie, bo mam wodę. Bym się wody napił. Trochę chyba mi zaschło w gardle. Powinno starczyć tego paliwska. Łódź z Salento? Salento? Co to jest Salento? Nie słyszałem. O kurde, opóźnienie jest duże. Jest już A350 aktualizacja z SID-ami. O, dobra informacja. Bardzo. Jeszcze 70 mil i lądowanko. Znaczy 70 mil do punktu zejścia, chciałem powiedzieć. Rudy, wyłącz kapsloka. Tak, tak, woda. Czego ty chcesz się napić? Wody? Tak, wody. To było pytanie? A myślałem, że to stwierdzenie było. Nie no, z tego co wiem, to jeszcze chyba do A350 nie mało update'u poprawiającego MCDU. Jestem na wysokości, kurde, teraz gdzie ja jestem? To jest dobre pytanie. To jest Łasin, Grudziądz, Łasin, a później będzie Kwidzyn. No, i tak. Salento jest na końcu Włoch, aha. Witaj, cześć. Ta, browar. Woda. Grześka dawaj. No, jakbym miał, to bym zjadł. Ale dzisiaj się drugi stream zrobił. I patrzcie, loty po Polsce, nie? A to Dawid, musisz popróbować, wiesz? Musisz popróbować z tym Dreamlinerem. O, można powiedzieć, ty, a ja nie przełączyłem? Częstotliwości na Unicom? O, teraz. Jest Gdańsk wieża. Dobra, i to Top of Descent, kiedy tam będzie? Czyli tutaj trzeba zacząć Simple FMC. 53 mile, dobra. Cześć oficjal, siemanko. Cześć DJ Robinson. No, powalcz Dawid, powalcz, bo musisz zobaczyć, co tam chodzi. Siema Kamil. Cześć Jacek, witam, cześć. Czy leciałeś do Smoleńska? Jeszcze nie. Smoleńsk wierny. Na razie Q400 lecę. Do Gdańska. Drugi lot dzisiaj. Z międzylądowaniem w Warszawie. Cześć. Witam. Aha, Sarniak, jak leciałeś, to miałeś Principolo. Principolo miałeś, spoko. Tutaj gdzieś chyba nad Grudziądzem jestem. Tak mi się wydaje. Tak, za Grudziądzem. Nawet za Grudziądzem. Teraz Wisłę mijam. Obok Kwidzyna. A tutaj będzie autostrada.
sobie leci do Gdańska. Czy Finnair E350? To pewnie tak, no. Tylko wiesz, kiedy? Pytanie kiedy, no. Wszystko można zrobić, tylko pytanie kiedy. No tutaj muszę już zniżać we własnym zakresie. Podejście VOR jest z 3500 stóp, później 2500 stóp, dobra. Dobra, i tutaj już jest prędkość, ile? 250, dobrze widzę? Maksymalnie flight level nie niżej i 250. No dobra, to zmniejszamy prędkość. Moc. Nie niżej niż 1,20. Nie wyżej niż... Dobra. Czyli schodzimy do 7000 teraz. Alcel i vertical. No. Dobra. Już mamy top of descent, już schodzimy. Czy będziesz leciał do Alicante? Hiszpania. Tak, fajna jest Hiszpania. Malaga na pewno, Alicante. Coś się wymyśli. No mówię, ten bombardier dosyć szybki jest na trasach, dosyć szybko leci. Grand speed ma powyżej 300, 320. Dobra, teraz dajemy pompę. A ciekawe, czy światło dom działa. O, działa. To nie działa, sztorm nie działa. No trudno. Trochę będzie zawsze jaśniej w kabinie. Obniżamy lot, obniżamy prędkość. Jest dobrze. I teraz tak. N-top musi być. Bleedy na minimum. Ok. I tak będę podchodził do Gdańska. Jarek, co tam, siema. Dobrze, będę powoli podchodził. Mam nadzieję, że nie urwę podwozia drugi raz. Cześć Seweryn, siema. Jutro Wielkanoc, no dzisiaj Wielka Sobota. Kubul, z kontrolem się tak obraca. Dobra, mamy... Zniżam sobie powoli do 7000. Tutaj później jest do 5000 i prędkość 220. Gitarka. Oglądasz dzisiaj papieża? Jurassic King, jakiego papieża? W sensie, o co chodzi? No, zobaczymy, czy nie urwę podwozia. Zobaczymy. Solento to jest wielkie lotnisko podobne do tego w Krakowie. To może łódź Solento, farmerowski. Solento. Nie słyszałem, ale zobaczę, czy w ogóle... Czy jest takie lotnisko w X-Plane. Zobaczymy. A co to? Tam jest też jakieś lotnisko? Nie. Tam jest coś innego. Ale będzie nocne lądowanko. Ciekawie się zapowiada. Dobra, GD841, teraz będzie 842, 7000, nie niżej niż 5.
Poproszę, miałbym do was prośbę. Weźcie, zobaczcie, jakie jest ciśnienie teraz w Gdańsku. Jakie jest QNH. Bardzo prośbę mam do was, wielką. O, jest już lotnisko w Gdańsku, już się świeci, patrzcie. Jest, jest Gdańsk. Jest terminal. O, jest dzisiaj pięknie. O, i nasze Morze Bałtyckie. Gdańsk tam gdzieś w oddali się świeci. O, tam nawet hel widać. Patrzcie. Hel widać tutaj. O, czekajcie, przepraszam. Teraz widzicie? O, tu jest hel. Co prawda ciemno trochę jest na OBS-ie, ale... Tak, jest, jest. 10.25? Dobra. No to znowu rozbieżność macie, MSI Stravos. Zdecydujcie się jaka. 10, o, już widzę trzy różne ciśnienia. Teraz pytam się, jakie jest. Do 5, 7000 i do 5. Paliwa starczy z palcem, że tak powiem, wiecie gdzie. 10, 25, 10, 26, 10, 24, 25. 25. Dobra, dziękuję. 10, 25. Ale to jeszcze za chwilę. A tam jest też jakieś lotnisko. Też mi się coś świeci. Nie wiem, co to jest za lotnisko. Wojskowe jakieś, czy co? Wygląda jak wojskowe. Nie wiem, co to jest. Tutaj gdzieś wyżej. Cewice. To są Cewice. Zdaje się. Ale Gdańsk już jest. Nawet chyba jakaś łódka nawet stoi tam. Coś takiego. No, lądowanko nocne. Lotem. Latasz lotem, bagaż potem. To na pewno słyszeliście już nieraz. No, i pali się podświetlenie tylniego statecznika pionowego. Kosakowo? A może i kosakowo? Gdynia, Babie Doły. To chyba dalej. To było z boku. Tak jak Cewice wyglądało. Ciemność, ciemność widzę. Dobrze widzisz, Marecki, dobrze. Metar Gdańsk. QNH 10.25. Dziękuję, Dawid, dziękuję bardzo. 10.25. Dobra, mamy ten below 10,000 feet, landing lights on. QNH 10.25. Baroset. Baroset. Dobra, jest. Dobra, i do 5000 altitude. Kurde, kurde. Co tu się dzieje? Alt selector. Vertical. Dobra, światełeczka widzicie? Tak, na pewno widzicie. No i zaraz będziemy w Gdańsku siadali. O, tam jest chyba te drugie lotnisko jest. Mówicie, tutaj to drugie lotnisko przy morzu. Gdynia, Babie Doły chyba, tak? No właśnie. Lecisz 747 ze mną? To nieźle. To cię puścił na taką trasę. Dobra, oj, przepraszam, sorry. Gdańsk, dobra, jest. Tower. Ona prosta, już się będziemy zgłaszali do niego.
Schodzimy do 5000. Później jest też 555 cały czas. Można zmniejszyć opadanie. Nawet na 900, spoko. Dać mu troszeczkę mocy. Dać mu troszeczkę mocy. Okej, okay. O, dobra, światełka się zapalają. Fajnie, fajnie, tylko nie wiem dlaczego wy tak ciemno to widzicie, ja mam troszeczkę jaśniej niż wy. Na podglądzie teraz widzę. Dobra, 200, nie rozpędzamy się tak aż za mocno. 6000, wysokość, schodzimy do 5. Lądujemy w Gdańsku. To jest rotacja Warszawa-Gdańsk. Gdańsk już tam się świeci, jest bezchmurnie. Ładnie się światełka świecą. Jeszcze sobie zobaczę, czy na podglądzie obrazu nie ma jakiegoś filtru założonego. Nie ma filtru. A może jakbym dał jaśniej, czy coś takiego? Skalowanie, wyostrzenie to nie. Korekcja kolorów. Kluczowanie Luma Key. Maskowanie. Kurde, dobra. Nie kombinuję, bo jeszcze rozpieprzę coś zaraz w streamie i będzie dopiero. Dobra. 5000 będzie. Troszkę za szybko. Troszkę za szybko. Czy lubisz grać w X-Plane'a? Tak, bardzo lubię. Nie zawsze wychodzi, ale lubię. Widzicie, tu o tym lotnisku mówiłem. To wychodzi, jakby to były Cewice. O, tutaj widzicie? Lotnisko Cewice, EPCE. Ale nigdy, to nie wiem, czy to jest lotnisko aeroklubowe, czy to jest lotnisko wojskowe Cewice. Ale normalnie się świeci, jakby było lotniskiem cywilnym, nie? Cholera wie. Może wy coś wiecie na temat lotniska Cewice. Dobra, tu mamy 5000, 5000 i później z 5000 IAF schodzimy do 2,5 chyba. Wojskowe piszecie. O właśnie, wojskowe. Dobra, 5000. Utrzymujemy, teraz prędkość. Patrzy się na paliwo, 1500 jeszcze kilogramów jest. Dobra, może być 200. Może być więcej. Tak, wojskowe, dziękuję bardzo, dzięki, dzięki. Miękkiego, dzięki Austrian. Dzięki, dzięki. Lotnicho jest za mną. Wojskowa marynarka, ok. Baza lotnictwa morskiego, Pacio. 44. Baza lotniska wojskowego. No to jest, zobaczcie. Widzicie, to jest chyba oryginalnie te lotnicho. Albo może ja je wgrywałem, nie pamiętam. Dobra, mam prędkość 200. Mam wysokość 5000, jak w procedurze. I zaraz będę się stabilizował łącznym zwierzą. Nie niżej niż 5000, a później będzie podejście VOR. Dokładnie. Do 3500 później będzie UVRIK. I końcowe do 2500. I z 2500 z odległości 4,4 mili jest podejście. Dobrze, teraz tak. Tutaj sobie zmienię już na DME, VOR DME, dobra. Dobrze, dobrze, Farmerowski. Ja już czytałem, co pisałeś. Wiem, o co chodzi. Teraz skręt w prawo, później skręt w prawo, stabilizacja. Schodzimy do 2500 stóp. Zaraz, zaraz się będę, jak będę stabilizował się do pasa. 11.
Moi drodzy, podejście, szykujcie. Zapnijcie pasy, bo będzie grubo. Jeszcze jeden skręt. Jeszcze jeden skręcik. Witam, znowu ja, Enter 15. Ja podwoziem w lądowaniu, niestety mnie wywaliło. O kurde, szkoda. Dobra, zmniejszamy prędkość już. Dobra, skręt w prawo. Nav source. VOR. For pierwszy. I jeszcze mnie kurs interesuje. 108, kurs 108. Ta. Czemu on nie prostuje się? Dziad jeden. Dobra, i teraz mówiłem, że schodzimy do 2500 stóp. Dlaczego mi ta myszka tak lata? Kurde, nic nie jestem w stanie tu ustawić. No nie 4000, tylko... Alt selector. Vertical. 800 stóp. Dobra, lotnicho już jest, łączymy się. Link engaged. Użyj 111, ma zgodę na wypychanie i uruchamianie ciśnienia w Gdańsku 1025. Kurde, prędkość, trzymaj. Trepapalima, kilolima. Join final report, publish runway 1-1. Kurde, więcej prędkości. Gdańsk wieża, lot 221, dobry wieczór. Na pasa 1-1 według VOR. Lot 221, kłaniam się nisko. Kontynuuj zbliżanie do Gdańska. Kontynuujemy do 1-1, lot 221. Kolejna klapa. Klapy 10. Mayday? Chyba Lima Kilo Lima. Landing, runway 1-1. Report landing. Co tam się dzieje, kurde, na tym pasie? Przede mną coś jest. Przede mną coś ląduje, kurde. Ale będą jaja, coś czuję. Sierra Papa Lima Kilo Lima. Dobra, ja muszę zmniejszyć prędkość. Sierra Papa Lima Kilo Lima. Wind 140 degrees, 7 knot. Report landing. Flaps 15. Sierra Papa Lima Kilo Lima. Please request tour on the runway 1-1. No uwaga, będzie grubo. Sierra Papa Lima Kilo Lima, please stand by. Sierra Papa Lima Kilo Lima. Tam jest gostek przede mną. Dopiero go zauważyłem. Czekajcie, on tutaj gdzieś ląduje. O kurde, grubo. Lima, Lima, dobrze zrozumiałem. Na torę oczekuj. Tam coś ląduje. Awaryjne lądowanie. Nie, tu jest jeszcze jeden samolot. O tu. Tylko go słabo widać. Dość ciemno jak cholera. Jakieś mam przesunięcie do tej osi pasa. Nie rozumiem dlaczego. Ale dobra. Tak podchodzimy. Kurs pasa. 2500. 2400 odległość. Trochę więcej, trochę szybciej będę leciał. Klapy 15. Dobra, jestem na 2500 stóp. 10 mil do VOR-a. A ja końcowe schodzenie mam z 4 mili. 4,4 mili. Nie, jeszcze go around nie.
No jest kontroler. Zaraz zobaczymy. Jest przede mną samolot. On gdzieś tutaj podchodzi. Poczekajcie, muszę go tutaj namierzyć. Wesołych świąt, wesołych, cześć. O, tutaj jest. O, tu w tym miejscu. 1-1-1 gotowi do kołowania. A tam też jest grubo na Gdańsku. Kurde, co tu się najwało teraz dzieje przez tego koronawirusa. Dobra, ile mam 140 węzłów? Jest 8 mil. Mam kołować Mike November Alpha Hotel i zgłosić się w punkcie 4,4 mila. No i jeszcze mam 7,7, także jeszcze kawałek. Do lądowanka. Sierra po polsku, Sierra Mike, request taxi, tu jest Delta Center. Dobra, jest 7 mila. Sierra po polsku, Sierra Mike. Gdzie ten typek jest? Taxi, Juliet Alpha. Wylądował? Co on poszedł? Goeranda, czy co on zrobił? On tu jest. Za wysoko jest. Co on robi? Kurde. Pozdrawiam, pozdrawiam, Piotrek. Developer z maszyny. Czekamy na nowe odcinki z maszyny. Piotr, developer. Ja będę robił elfa, wiesz? Będę robił elfa na Bałtyku. Jeśli chodzi o maszyny. O, DJ Shantrain. Fajny, żeś ten. Bardzo lubię ten znaczek. Znaczy, nie to utożsamiam się z tym, ale... Ale mimo wszystko. Dobra, 5,7, troszkę za mała prędkość jest. Dobra, 5 mil. Get down. 130. Proszę rozłączyć się z siecią. 5 mil. Ale opory są, opory są. Nie wiem, czy słyszycie. 4,9 mili. Będzie lądowanie z widocznością, ja tutaj na spokojnie. 137, troszkę można dać więcej mocy. 4,4 mili autopilot Gdańsk off. Wieża, lot 120, gotowi do kołowania. Schodzimy niżej, słuchajcie. Prędkość ci łapie trochę. I klapy full. Romeo Alfa, hotel tu do punktu trzymania pasa 1-1. Kurde, dlaczego mi go do góry daje? Korekt. Lot 221. Ma zgodę na lądowanie na pasie 1-1, wiatr 140 stopni, 7 węzłów. Zgłoś opuszczenie pasa. Proszę o opuszczenie Charlie. Zgoda na lądowanie do 1-1, lot 21, opuścimy Charlie. Powodzonka, dzięki. Oskar, Sierra Mike, hold position. Oskar, Sierra Mike. Będzie grubo. Lądowanie nocne. Troszeczkę w prawo. Ucieka mi z pasa. Wiatr jest lekko z prawej strony. Wieża, lot 120. Trochę prędkość jest za niska. Trochę mocy dać. Mocy, bo będzie, bo przepadnie. Dobra, 123, tak może być. Ale majta trochę. Majta troszkę, za wysoko jestem. Majta mną jak cholera. User 1-1-1 za lądującym samolotem, za lądującym daszem. Zajmij pas i oczekuj. No jestem za wysoko stanowczo, ale muszę nurkować. Uwaga. Uwaga, uwaga. Będzie grubo. Znowu urwę podwozie w daszu. Wizard 4-1-7, prosimy pozwolenie na wypychanie i uruchamianie silników. Dobra, już jest. Już doszedłem do ścieżki. Wizard 4-1-7 ma zgodę na uruchamianie i wypychanie. Ciśnienie w... 124, kontroluje prędkość. 10-25. A co to za jakiś samolot? Był dziwny jakiś? Ciśnienie 10-25, mamy zgodę. Coś tu się pojawiło na środku. Ale numer, kurde. Co za świry. Oskar, Sierra
Mike, możesz kontynuować kołowanie. Ty nie tak jest, Christian Mike. No, siadaj. Ooo! Acceptable. No niestety tutaj nie zjadę. Line up at wait runway 1-1. No dobra, 260, akceptowalnie. Ale coś się chyba ze scenarią popitoliło, bo mi się coś źle powgrywało. Kurde. No dobrze. No nic się nie stało, jest akceptowalnie, to jest w miarę. Dobra, muszę tutaj dojechać. No to nie będzie na pewno Charlie. A nie, Charlie będzie, dobra. Jest dobrze. Good było, nie? No, akceptowalnie, no to good. Jest lot Bombardier Q400. Podoba wam się w ogóle ten samolot? Robić go jeszcze jakiś za parę tam, ileś tam odcinków kiedyś jeszcze? No może nie za parę odcinków, ale... Lot 221, kołuj Charlie Alpha do stanowiska numer 40. Charlie Alpha do stanowiska 40, lot 221. Wesołek. Pewnie, tak? Podoba się? 1-1-1. 140. Dobra, teraz tak. Spoilery na taksi. Światełko taksi, landing lights is off. I światełka na red. Chowamy klapę. Dobra, i można kołować tam do terminala. Ale ciemno jest masakrycznie. No ale udało się lądowanie nocne w Gdańsku. 1-0. Podoba się, tak? 2-0. Super. Fajnie. Dzięki. Lot 1-2-0. Oczekuj w punkcie... Ale tutaj ruch, powiem wam, że tak samo na Gdańsku jest spory. Naprawdę oczekuję mega. W punkcie pasa. W punkcie oczekiwania pasa 1-1. Lot 1-2-0. No i dobra. I teraz kołowanie. Już sobie zaraz zobaczę na mapce. Co on mi tam podał? On mi podał Charlie Alpha do stanowiska numer 40. Tutaj będą stanowiska. Ja sobie kołuję tu Alfą. A 40 jest, dobra, tutaj jest, od góry. Tutaj, od Alfy. Spoko. No, także widzicie, udało się dolecieć. Aczkolwiek lądowanie w Warszawie takie najbardziej było wymagające pod kątem tego, że tam dużo samolotów, tam się dużo działo. Tutaj jest mniej, znacznie mniej. No i tam mocno przywaliłem, nie? Tam jednak mocno przywaliłem w ten pas. Plus awaria silnika? Nie miałem awarii silnika żadnej dzisiaj. Nic mi się nie wydarzyło. IL-62. No kurde, słyszałem, że coś tam Felis kiedyś robił tego, ale chyba zawiesił na razie pracę nad tym modelem. Siema, cześć Piotrek. Który to program? To jest Navigraph Charts. Płatny program. 1-2-2.8. Dzięki. Płatny program, który pokazuje procedury, pokazuje stanowiska, procedury lotniska z całego świata. Macie dostęp, to trzeba zapłacić. Dostęp do całego świata. Wesołek, jeszcze raz życzę, Piotrek. Bombardier, a arbuza to szprotka. No tak. Do arbuza to szprotka, zgadza się, Jarek. IL-62M, też bym chciał mieć ten samolot, ale niestety... Ale niestety go nie ma. Niestety go nie ma. UZ-417, do kołowania. Wiesz co? Ja nie pamiętam. Tam jest chyba, tak, dostęp na miesiąc. Tak, Dawid, tam jest chyba dostęp na miesiąc. Lot 1-2-0.
Break break, lot 120, zajmij pas 1-1 i oczekuj. Kiedy lot tu po lewem? No jak się go nauczę już? Jak sobie rozpiszę procedury? Na razie trochę nie mam na to czasu. Ale jak sobie... Ale jak będę miał już procedurki, to jak najbardziej do tu polewka. To wtedy jakiś lot się zrobi. Ale na początku muszę go dobrze już opanować, żeby móc latać na tym. MiG-29, nie wiem. To są maszyny wojskowe. Nie posiadam takich w swoim garażu. Piotr. Wizard 417, prosimy drogami kołowania Mike, Alfa 7. Czekaj, tutaj było światło. O, widzicie, no z tym jest troszeczkę jaśniej w tej kabinie, bo tak jest totalnie już ciemno. Dobra, ja do stanowiska 40. Kołuj drogami, które podałeś. Kołować drogami, które zgłosiłem. Gdańsk Cargo. Po prawej. Tutaj już terminal w Gdańsku. Także sobie kołujemy, obok stoi Airbus, Ryanair, Austrian, British Airways. Dobra, ja do 40 kołuję. Jest zbrojny start z pasa 1-1, zgłosimy po odlocie, zgłosimy w powietrzu, lot 1-2. No mam tu polewa, mam już od dawna. Tu jest 12, ja miałem skołować do 40, do stanowiska 40. Gdańsk, wita. Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Dobra, gdzie ta 40 jest? Czy papa Oscar Fira Mike? Roger, report final, runway 1-1. No za chwilę powinna być. Na Borholm? Kurde no. O, tu jest 40, proszę. Ale on mi tu stoi. Dziadek jeden, kurde. No dobra, to ja sobie tu wjadę. Jakoś tak się staniemy. O, tu jest stop, dobra, widzę. Można. Można wjechać. Damy radę. Tu jest stopen, zaraz. Okej. Lot 120 w powietrzu. Proszę. Widzicie? Tu jest stop. Lot 120, przyłącz się na Unicom 122.8. Dzięki za lot z Gdańska, cześć. Przyłączam się na Unicom 122.8. Dobra. Dzięki za kontrolę. Parking brakes is set. Na punkcie oczekiwania do pasa 1-1, mówi 417. 417, oczekuj w punkcie oczekiwania pasa 1-1. Dobra, światło, taxi, lights is off. Sierra po polsku, Sierra Mike, approaching final to runway 1. APU power is on, generator on. Sierra po polsku, Sierra Mike, start. Clear, stop and go, runway 1-1, no higher, 20 seconds. Dobra, jestem już na stanowisku. Wyłączam silnik numer 1. 20 seconds, Sierra po polsku, Sierra Mike. Ile mam paliwka? Ile mi zostało paliwa? Słuchajcie, no to jest 1400, powiedzmy, kilogramów, no. Lot 221, Unicom 122DES, przepraszam, lot 221, Unicom 122.8, do miłego cześć, że miłego dnia, miłej Wielkiej Nocy, przepraszam. Ja również życzę wesołych świąt, dziękuję za kontrolę i do usłyszenia, lot 221. No, pożegnaliśmy się z kontrolą, słuchajcie, także przechodzę, w zasadzie już się można przełączyć na Unicom, żeby już tutaj chłopa nie było słuchać. Wyłączam sobie ten, otwieramy na zewnątrz. No, dobra. Już się silniczek wyłączył, praktycznie. Tutaj jest jeszcze opcja otwarcia drzwi. Pęk. On za każdym tym, to on call-outuje, czyli informuje tutaj pilota, że coś nie halo. W porządku. I co jeszcze tutaj chciałem zrobić? No na końcu też można sobie Grand Handlinga. I tak nie będę powtórki teraz walił, bo jest totalna ciemnica, a powtórka załącza się w warunkach pogodowych i oświetleniowych.
i godzinnych, że tak powiem, wtedy, kiedy po prostu ten lot był, końcówka była wykonywana, więc miałoby się troszeczkę to z sensem. Podepnę sobie tutaj tylko te GPU, tam jakieś paliwka, inne rzeczy. Słuchajcie, a już wszystko podepnę. Dawaj, jeszcze limuzynę nawet po was wyślę. Limuzynę po was wyślę. Słuchajcie. Będzie obsługa się tutaj działa. Będzie zapis, tak, będzie zapis, tylko już bez czatu. Tak, taka jest informacja. Ja już przypominam osobom, które jeszcze na kanale nie były, że od już kilku streamów, słuchajcie, proszę bardzo, wsiadajcie do limuzyny. Przyjechał Mercedes przedłużany S-klasa. No właśnie, i w tym momencie następuje rozładunek bombardiera Q400. A tam obok stoi jeszcze kolega Austrian Airlines w Airbusie. I tam dalej widzę, stoi British Airways. Także moi drodzy, życzę wam dzisiaj, ponieważ jutro się nie spotkamy, życzę wam wesołych świąt. Jeszcze jest niedziela, jeszcze jest poniedziałek. Więc korzystajcie, szczególnie osoby, które pracują, no bo te, które mają szkołę, no to wiadomo, że na razie prawdopodobnie do czerwca nie wrócicie do szkoły, więc jeszcze dużo tego czasu spędzicie w domu. No i generalnie no, życzę wam dzisiaj już dobrej nocy, ale przede wszystkim te święta, żeby były zdrowe dla was. Jak nie musicie, to za bardzo nie wychodźcie, żeby się nie narażać. No, maseczki na pewno wiecie, że od czwartku obowiązują, więc jak jeszcze nie macie, to trzeba sobie uszyć albo skądś wykombinować. No i słuchajcie, jak już Discord ruszy, to też wam podam, będziecie się mogli się spotykać. Ja czasami też wbiję na chwilę pogadać, coś wymienić, jakieś kilka zdań. I zapraszam na grupę facebookową. Na grupie facebookowej oczywiście też jest sporo informacji o różnych symulatorach, które się pojawiają. Nie tylko te na moim kanale, ale w ogóle też informacje, ciekawostki. Więc zapraszam, grupa facebookowa, link w opisie. A ja wam już dzisiaj mówię dobranoc, żegnam się z wami, trzymajcie się, do następnego spotkania, do usłyszenia, tak, cześć. Was on.